To teraz już oficjalnie. Dzień dobry Państwu. Agata Tomaszewska. Bardzo mi miło Państwa powitać na trzecim już seminarium z cyklu seminariów i warsztatów dla fundacji korporacyjnych. Chciałabym krótko wspomnieć, że nasz projekt i w tym to dzisiejsze seminarium jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Społecznego. I o oficjalne otwarcie naszego dzisiejszego spotkania chciałabym poprosić panią Ewę Krupę, przewodniczącą zarządu Forum Darczyńców w Polsce. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo, bardzo serdecznie i bardzo ciepło. Szczególnie, że za oknem aura dzisiaj nie sprzyja. Mam nadzieję, że tutaj atmosfera będzie bardzo ciepła i bardzo, bardzo interesujący mamy dzisiaj temat, ponieważ będziemy rozmawiać o finansach fundacji korporacyjnych i jak to zawsze z pieniędzmi bywa, emocje się też pojawiają. Witam bardzo serdecznie w imieniu całego Forum Darczyńców, którego mam przyjemność od niedawna być przewodniczącą zarządu i w tej roli debiutuję, także też liczę tutaj na pewną wyrozumiałość w stosunku do mnie, ale też na Państwa. Jestem otwarta na wszelkie uwagi, na wszelkie rozmowy, dyskusje, sugestie co do tego, co możemy jeszcze lepiej robić, poprawiać. Zachęcam do takiego aktywnego włączenia się. Szczególnie gorąco witam przedstawicieli fundacji korporacyjnych, przedstawicieli firm, organizacji pozarządowych, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości. Są z nami dzisiaj też przedstawiciele i ambasady Niemiec, i ambasady Francji. Także bardzo miło, że to nasze grono też poszerza się i też jest zmienne i to nas cieszy, że pojawiają się tu też różne spostrzeżenia osób z różnych też sektorów, i dzięki temu ta dyskusja jest coraz bardziej też twórcza i ciekawa. Szczególnie gorąco witam prelegentów, którzy zgodzili się do nas przybyć dzisiaj, podzielić się swoją wiedzą ekspercką, swoimi doświadczeniami. A bardzo nam miło, że dzisiaj mamy też zagranicznych gości wśród tychże ekspertów. Jest z nami pani Bénédicte Menonteau, dyrektor francuskiej organizacji Admical. Poprosimy może o przedstawienie się i gorące brawa, ponieważ przybyła do nas z Francji. Organizacja Admical zrzesza około 180 organizacji pozarządowych, firm, fundacji i promuje ideę mecenatu. Troszkę szerzej, na pewno szerzej będzie w tym wystąpieniu. I gości ze Stanów Zjednoczonych, Heather Page i Wade Jones. Witamy serdecznie, pokażcie się nam. I naprawdę doceniamy, bo przybyli do nas, pokonując bardzo, bardzo długą drogę. Będą się dzielić po raz pierwszy. Też mamy doświadczenia amerykańskich fundacji. Myślę, że to też może być bardzo inspirujące i ciekawe dla nas wszystkich. Tak jak Agata wspomniała, seminarium jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i cieszymy się, że mieliśmy możliwość prowadzenia takiego projektu, bo uważamy, że on jest szalenie potrzebny. Po raz pierwszy chyba jest możliwość na taką skalę rozmawiania o tym, jak fundacje korporacyjne powinny działać i to, co szczególnie istotne w tym projekcie, że to się odbywa na zasadach wewnętrznej dyskusji i samoregulacji sektora. My tutaj wspólnie uzgadniamy pewne koncepcje, czasem się spieramy, ale twórczo zawsze i czasem idziemy na kompromisy, ale to jest zawsze bardzo, bardzo potrzebne. Dlaczego takie istotne jest dobre zarządzanie finansami w każdej organizacji? Po pierwsze dlatego w fundacji szczególnie, że fundacja to tak naprawdę jest majątek. W sensie formalnym fundacja jest nie korporacją osób, ale właśnie wyodrębnioną masą majątku. I nasze być albo nie być zależy właśnie od tego, czy ten majątek posiadamy. I jeżeli przestajemy posiadać środki na prowadzenie swojej działalności statutowej, nie mamy tych środków, to tak naprawdę nasza fundacja powinna ulec likwidacji. Także no, ma to dla nas fundamentalne absolutnie znaczenie. Po drugie pewnie dlatego, że zawsze finanse łączą się nierozerwalnie z odpowiedzialnością i zarządzanie finansami w każdej firmie, organizacji, instytucji jest obarczone odpowiedzialnością, ale w naszym przypadku jest to o tyle szczególne, że otrzymujemy mienie powierzone przez darczyńcę, przez naszego fundatora. I te środki z tego też powodu powinny być możliwie najlepiej profesjonalnie, gospodarnie zarządzane i też właściwie rozliczane. I po trzecie myślę, co istotne nie tylko dla fundacji korporacyjnych, ale dla całego sektora organizacji pozarządowych. Fundacja i organizacje, żeby działać, potrzebują
zaufania. Bo jeśli ktoś nam zaufa, to przekaże środki na nasze projekty i aby budować to zaufanie, musimy spełniać naprawdę wysokie standardy w tym obszarze, patrzeć dokładnie na nasze sprawozdania, analizować. Spotkałam się z takim, myślę, trafnym porównaniem, że budżet organizacji jest jak mapa, taka mapa, która doprowadzi nas do właściwego celu i która nam bardzo pomoże. I z tej perspektywy też zachęcam do patrzenia na budżet, że to nie tylko powinny nam się zgadzać, oczywiście to jest szalenie ważne, wszystkie cyfry w sprawozdaniach księgowych, zasady rachunkowości zgodnie z prawem, ale też, że powinniśmy czasem mieć taką głębszą trochę refleksję, skąd te pieniądze do nas przychodzą, jaka jest ich natura prawna, jak efektywnie możliwie je wykorzystywać, bo akurat jeśli w tym obszarze nadużyjemy czyjegoś zaufania, to konsekwencje tak naprawdę są dla całego sektora, nie tylko dla nas. I z tej perspektywy też myślę na to można patrzeć, że wszelkie nieprawidłowości, które pojawiają się w przypadku jednej fundacji, tak naprawdę kładą się cieniem na wiele organizacji, a tego z pewnością byśmy nie chcieli. Dziękując raz jeszcze Państwu za tak liczne przybycie. Zachęcam bardzo mocno do dyskusji, do angażowania się w tematy. Dzisiaj kilka naprawdę ciekawych zagadnień będziemy poruszać. Między innymi zastanowimy się, skąd i jakie źródła finansowania powinna mieć fundacja korporacyjna, a być może z jakich źródeł nie powinna korzystać. Tutaj też cenne będą przykłady właśnie Francji i Stanów Zjednoczonych, jak tam te kwestie są rozstrzygane. Czy fundacje mogą, powinny występować o status organizacji pożytku publicznego? Tu oczywiście też myślę, że będzie bardzo gorąca dyskusja. I ciekawe wnioski. Jaka powinna być rola fundatora w finansowaniu naszej fundacji? Jakie standardy zarządzania finansami powinny obowiązywać? Także jeszcze raz dziękuję serdecznie i życzę bardzo udanego seminarium. Bardzo dziękuję, Ewo. I teraz, ponieważ tak jak Ewa wspomniała, bardzo ważne są na początek, znajomość ważna jest przepisów prawnych, które obowiązują fundacje, tego jakie mamy przede wszystkim obowiązki, żeby móc później rozmawiać o standardach, o tym co narzucamy sobie kierując się zasadami etycznymi, to zaproszę panią Teresę Zagrodzką, ekspertkę do spraw organizacji pozarządowych, która od ponad 20 lat zajmuje się tym tematem, która jest współautorką wielu publikacji na temat księgowości i zarządzania finansami w organizacjach pozarządowych. Na pewno znany jest państwu portal ngo.pl, na którym jest poradnik dla organizacji pozarządowych. Właśnie pani Teresa jest autorką porad dotyczących finansów, księgowości, zarządzania finansami, przejrzystości. Jest to prezentacja, którą mają Państwo również wydrukowaną, ponieważ mamy bardzo dużo szczegółowych zapisów, które nam nie chcieliśmy, żeby nam umknęły, to również będą Państwo sobie mogli później do tej prezentacji drukowanej zajrzeć. Nie mamy bardzo dużo czasu, dlatego na pewno nie uda nam się zgłębić wszystkich tutaj zasad, którymi fundacje muszą się kierować, natomiast na pewno poprosimy panią Teresę o zaznaczenie nam tych najważniejszych i już oddaję głos i włączam prezentację. Dzień dobry Państwu. Mam przyjemność podzielić się z Państwem informacjami, które zgromadziłam właśnie przez ponad 20 lat. Przy czym przyznaję, że miałam głównie do czynienia z fundacjami, organizacjami pozarządowymi, fundacjami, które wbrew pozorom nie miały wcale tak dużego majątku, o jakim mówiła pani Ewa Krupa przed chwilką, bo fundacje, jak pewnie państwo wiecie, można założyć w Polsce mając i 1000 złotych, tworząc właśnie w ten sposób fundusz statutowy. Będę chciała opowiedzieć państwu krótko o... Tylko potrzebuję jeszcze... Będę chciała powiedzieć Państwu krótko o pewnych podstawach prawnych funkcjonowania fundacji w Polsce, o tym, jakie rodzaje działalności fundacja tak naprawdę może prowadzić, zgodnie głównie z ustawą o działalności pożytku publicznego.
Dosłownie dwa słowa sobie powiemy o podatkach, kiedy organizacja musi płacić podatki. I na koniec o elementach rachunkowości pasjonujących zwykle dla wszystkich zarządów, trudnych, nieprzyjemnych, ale jest to wiedza, którą każdy zarząd tak naprawdę powinien w pewnym sensie posiąść. Podstawy prawne. Tutaj dosłownie dwa słowa, bo pewnie lista ustaw, dokumentów prawnych może być znacząco dłuższa. Podstawowe akty prawne, czyli ustawa o fundacjach, też Państwo wiecie, niezmieniany akt prawny przez wiele, wiele lat. Myślę, że doczeka się jeszcze jakiejś swojej ewentualnej aktualizacji. I główna ustawa o działalności pożytku publicznego 2003 roku jest z nami, modyfikowana w 2011. To są dwa akty prawne stanowiące o tym, jak fundacja powinna wyglądać, jaki ma kształt, jakie są organy, bardzo ważne, o statucie i o rodzajach działalności, które fundacja może prowadzić. W zakresie rachunkowości organizacje, które nie prowadzą działalności gospodarczej, to jest rozporządzenie ministra, znowu dosyć stare, powiedziałam, z 2001 roku, które zawiera pewne uproszczenia dla tych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, i w pełnym zakresie ustawa o rachunkowości, która jest dla wszystkich organizacji, a przede wszystkim dla tych, które działalność gospodarczą prowadzą. I seria ustaw podatkowych, o różnych podatkach, bo tych podatków jest trochę, które dotyczą również fundacji. I ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo, jak tu jesteście przedstawicielami fundacji, tę ustawę znacie. Przyznaję, że w naszym sektorze myśmy ją odkryli właśnie na portalu NGO nie tak dawno, wcale 4 lata temu, jak ona już od wielu, wielu lat działała. I to jest dosyć groźna ustawa dla fundacji. Dwa słowa o fundacji jako osobowości prawnej, bo to jest bardzo ważne, myślę, właśnie w kontekście też fundacji korporacyjnych. Fundacja od momentu wpisu do KRS-u jest wydzieloną osobowością prawną. Nie jest to część firmy, oddział, dział. Jest to wydzielona, niezależna osobowość prawna, która w związku z tym ma szereg obowiązków prawnych za tym idących. Fundacja powstaje w dość prosty sposób, powiedziałam, czyli jest to akt woli fundatora. Fundatorem może być osoba fizyczna, może być osoba prawna. Fundator określa majątek, który jest przeznaczony na cele i owe cele fundacji. Przy czym majątek może być zarówno finansowy, tak jak mówiłam, może być bardzo mały. Jedyne ograniczenie w ustawie jest dotyczące przeznaczenia majątku na działalność gospodarczą, to jest minimum 1000 zł. Poza tym nie ma ograniczenia, więc jak Państwo wiecie, pewnie dużo fundacji też powstaje z minimalnym majątkiem, ale majątek również nie musi być finansowy, może być rzeczowy, czyli organizacja może nie mieć pieniędzy i już powstać. Bardzo ważne to, co określa ustawa, bo jakby fundacja jako osobowość prawna z jednej strony kieruje się przepisami ustawy i z drugiej strony przepisami statutu. I to jest też szalenie ważne, że właśnie statut fundacji w każdej organizacji pozarządowej w osobowości prawnej jest niezwykle istotnym dokumentem. To tak jak pani Ewa Krupa mówiła o budżecie, któremu się trzeba co jakiś czas przyglądać, tak statut w rekomendacjach dobrego zarządzania organizacji proponujemy, żeby co najmniej raz w roku był przejrzany przez zarząd. Czy nadal jest aktualny, czy jeszcze cele, które tam, sposoby głównie realizacji celów, które tam są wymienione, są adekwatne do tego, czym fundacja się zajmuje. Czy właśnie źródła finansowania, z których fundacja korzysta, są zapisane w statucie, bo to ma swoje dalsze konsekwencje podatkowe. Organy. Znowu ustawa jest tu dosyć uboga, powiedziałabym. Wyznacza tylko konieczność posiadania zarządu. Ustawa o fundacjach nie narzuca żadnego innego organu. Jeżeli fundacja posiada status OPP, to mamy tutaj zapisy ustawy o działalności pożytku publicznego, gdzie jest powiedziane, że musi być organ nadzoru w organizacji o tym statusie OPP, że to ma być kolegialny organ i jest szereg jeszcze
kryteriów mówiących o tym, kto może być członkiem zarządu, kto może być członkiem organu nadzoru. Więc fundacja bez statutu OPP tak naprawdę musi mieć tylko organ zarządczy. Ale to jest pewnie też jeden z tematów być może do dyskusji, czy to wystarcza rzeczywiście w fundacji, w organizacji. Znowu kilka lat temu organizacje pozarządowe podpisały kartę zasad organizacji, w którym jest 10 zasad, jedną z nich jest informacja o dwudzielności władzy. I myślę, że właśnie z perspektywy mojej pracy w organizacjach pozarządowych dużo większą wiarygodność, przejrzystość też na zewnątrz budzi organizacja, która ma co najmniej dwa organy, zarządczy i organ kontrolny, ale jakby funkcjonujący, czyli organ kontrolny, który rzeczywiście pełni funkcje kontrolne w organizacji. Co jakiś czas przygląda się strategii, przygląda się właśnie budżetowi, może coś doradzić zarządowi, jak działalność dalej prowadzić. Taka zasada dwóch par oczu, którą też pewnie Państwo znacie z innych sytuacji, przy tym podziale władzy moim zdaniem jest niezwykle ważna. I to daje, to właśnie buduje pewną wiarygodność organizacji. Będziemy przebiegać przez poszczególne działy. Działalność jako organizacja, jaką fundacja może prowadzić. Znowu odwołam się przede wszystkim do statutu. To jest działalność, którą mamy zapisaną w statucie. Więc możemy właśnie uzyskiwać przychody zgodnie z tymi, które są zapisane w statucie, darowizny, wpływy z 1%, jeżeli jesteśmy z organizacją OPP, sprzedaż majątku, działalność gospodarcza, działalność odpłatna, jeżeli taką Państwo prowadzicie. I bardzo ważne, ponoszenie kosztów, to również musi być zgodne z naszymi zapisami w statucie. Koszty są najbliżej związane z takim rozdziałem mówiącym o sposobach realizacji celów statutowych. Czyli jeżeli na przykład chcecie Państwo udzielać darowizn na rzecz osób fizycznych, to tam to musi być zapisane. Fundacja, która nie ma zapisu, że wspiera osoby fizyczne, jeżeli udzieli takiego wsparcia osobie fizycznej, to właściwie po koszt niestatutowy, a to ma swoje konsekwencje podatkowe. Więc ta zgodność zapisów w statucie, sposobów realizacji celów z potem faktycznie wydawanymi środkami jest bardzo istotna. Ustawa o działalności pożytku publicznego wyróżnia trzy rodzaje działalności, które organizacje mogą prowadzić. To jest działalność nieodpłatna pożytku publicznego. Tutaj źródłami przychodów są darowizny, wpływy z 1%, dotacje, zbiórki publiczne, czyli wszystkie przychody, które my uzyskujemy i przeznaczamy na cele statutowe, na konkretne cele, ale nasz darczyńca nie otrzymuje w zamian żadnej konkretnej usługi. Tak? Czyli to jest darowizna, zakłada, że przekazujemy pieniądze na jakieś cele, ale nie oczekujemy niczego w zamian. Nie ma tego ekwiwalentu zwrotnego dla darczyńcy. To jest bardzo ważne, bo to często w organizacjach pozarządowych jesteśmy gdzieś na granicy, tak? Czy czegoś jednak nie dajemy w zamian. Działalność odpłatna to jest trudny rodzaj działalności. Jak widzicie Państwo, tak naprawdę ma te same cechy, co działalność gospodarcza, czyli jest to sprzedaż usług, sprzedaż towarów. Z tym, że działalność odpłatna może być prowadzona tylko i wyłącznie w zakresie obszarów pożytku publicznego, wymienione są w ustawie, i ma dwa warunki, czyli przychody uzyskane z tej naszej działalności nie mogą być wyższe niż koszty tej działalności. Mocno upraszczając, dochód nie może powstać przy działalności odpłatnej. I drugi warunek, o którym mówi ustawa, że wynagrodzenie osób zatrudnionych przy tej działalności nie może być wyższe niż trzykrotność średniorocznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Wtedy mamy do czynienia z działalnością odpłatną, ale bardzo też podkreślam, to musi być w zakresie obszarów pożytku publicznego, czyli na przykład działalność reklamowa nie może być działalnością odpłatną. I działalność gospodarcza, czyli tutaj możemy generować dochód, taki jest właściwie jej cel. Fundacje mogą prowadzić działalność gospodarczą. Zapis jest dosyć niejednoznaczny, mówi w rozmiarach służących realizacji jej celów,
rozmiar, jak wiecie Państwo, składacie sprawozdania do ministerstw nadrzędnych. Jest tam taki element mówiący, w jakim procencie, jaki procent stanowią przychody z działalności gospodarczej w stosunku do wszystkich przychodów. I ten rozmiar się trochę rozumie w ten sposób, że przychody z działalności gospodarczej powinny być niższe niż przychody z działalności statutowej. Dobrze, biegniemy do podatków. Fundacje, jak wszystkie organizacje pozarządowe, nie są podmiotowo zwolnione z płacenia podatku dochodowego. Zwolnienie z podatku dochodowego jest tylko wtedy, jeżeli nasz dochód przeznaczamy na cele statutowe, a te cele statutowe mieszczą się w tych obszarach, które Państwo tutaj widzicie, czyli to jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, ochrony środowiska i tak dalej. Czyli samo przeznaczenie dochodu na cele, po pierwsze statutowe, czyli musimy mieć takie cele statutowe mieszczące się w tych obszarach. Znowu to jest dosyć stara ustawa, ale myślę, że wszystkie obszary działalności pożytku publicznego będziemy w stanie zmieścić w tych celach wyróżnionych tutaj w ustawie. Natomiast dobrze by było, żeby zarząd każdej organizacji, zarząd odpowiada na zewnątrz jako kierownik jednostki za prowadzenie spraw rachunkowych, również podatkowych, żeby zarząd przejrzał swój statut, cele statutowe, czy na pewno one mieszczą się w tych zakresach. Prościej jest z organizacjami, które mają status pożytku publicznego, bo ich statut już raz został przejrzany przez sąd w momencie, gdy uzyskiwały ów status. I ustawa mówi, że wszystkie dochody organizacji pożytku publicznego w części przeznaczonej na działalność statutową, czyli cały dochód przeznaczony na cele statutowe z wyłączeniem działalności gospodarczej jest wtedy zwolniony z podatku dochodowego. Tu jeszcze jeden artykuł Państwu zamieściłam, bo fundacja, stowarzyszenie mogą również tworzyć spółki zewnętrzne. Tak się czasami dzieje, jeżeli właśnie działalność gospodarcza, którą fundacja rozpoczęła, mocno się rozwija, ten rozmiar działalności gospodarczej zaczyna przekraczać takie rozmiary, które są dopuszczalne w ramach fundacji i wtedy fundacja się decyduje na założenie spółki. I tu jest pewna nierówność prawna, gdyż dochody spółek, których udziałowcami są stowarzyszenia, są zwolnione z podatku dochodowego. Dochody spółki założonej przez fundację niestety już takiego zwolnienia nie mają. Jeżeli państwa firmy, które są założycielami państwa fundacji, przekazują wam środki finansowe, to ponieważ to są dwa zewnętrzne podmioty, jest firma, jest fundacja jako wydzielona osobowość prawna, to firma może korzystać z odliczenia z podatku, od podstawy opodatkowania do wysokości 10% z tytułu przekazywania wam darowizny. Nie jest to jakby, może korzystać z tego zapisu, innych dodatkowych przywilejów właściwie nie ma. I VAT, to jakby te dwa podatki sobie wybrałam. Podatek VAT znowu, co do zasady, obowiązuje organizacje pozarządowe w momencie, kiedy powstaje w organizacjach obrót. Obrót powstaje przy na przykład sprzedaży usług. Sprzedaż usług mamy przy działalności odpłatnej i przy działalności gospodarczej. Działalność nieodpłatna w myśl definicji ustawy o VAT nie stanowi obrotu, więc jeżeli Państwo prowadzicie wyłącznie działalność nieodpłatną, nie mamy obrotu, nie mamy podatku VAT. Jeżeli prowadzicie działalność odpłatną bądź działalność gospodarczą, również należy, wówczas należy pilnować progów VAT-owskich i w odpowiednim momencie zgłosić się do Urzędu Skarbowego. Dobrze. I może najciekawsze, najludniejsze, powiedziałabym zwykle, obowiązki w zakresie rachunkowości. Zacznę od ustawy o rachunkowości i od tego, od głównego obowiązku w zakresie rachunkowości kierownika jednostki.
Kierownikiem jednostki w organizacji jest organ zarządczy, więc możecie Państwo, ktoś z zarządu może przyjąć na siebie taką odpowiedzialność kierownika jednostki, pisemnie przyjąć odpowiedzialność za prowadzenie wszelkich spraw związanych z rachunkowością. Jeżeli nie ma takiego oświadczenia, przyjmuje się, że cały zarząd jest odpowiedzialny za sprawy związane z rachunkowością. Nie księgowy, to chcę bardzo mocno podkreślić, nie biuro księgowe na zewnątrz. Tak? My możemy spisać umowę, w której biuro księgowe przyjmuje pewne odpowiedzialności i w razie jakichś nieprawidłowości dochodzić dopiero na drodze cywilnej nasze zadośćuczynienie. Natomiast na zewnątrz, wobec wszelkich urzędów kontrolnych, a może to być Urząd Kontroli Skarbowej, Urząd Skarbowy, jeżeli Państwo korzystacie ze środków publicznych, NIK, ze środków samorządowych, RIO, taki postrach wszystkich samorządów, czyli regionalne izby obrachunkowe, może to być właśnie urząd związany z kontrolą, zarządzaniem informacją finansową. Ktoś kiedyś naliczył 18 instytucji, które mogą kontrolować fundacje, jeżeli korzystają ze środków publicznych. I zawsze wobec takich instytucji na pierwszym planie staje kierownik jednostki, czyli właśnie cały zarząd. I tutaj ta jakby solidarnie już cały zarząd ponosi odpowiedzialności, łącznie do odpowiedzialności karno-skarbowej. Więc w zakresie rachunkowości każda organizacja musi prowadzić księgi rachunkowe. Tak? I to nie może być kawałek rachunkowości prowadzony przez firmę dla nas w swoich księgach. To jest, my jesteśmy jako fundację wydzieloną osobowością prawną i jako taka osobowość prawna księgi rachunkowe muszą być prowadzone. Rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie, na bieżąco. Za to znowu odpowiedzialny jest zarząd na bieżąco, czyli wszystkie dokumenty w odpowiednim czasie muszą być wprowadzone tak, żeby odpowiednie sprawozdania były produkowane. Musi być przyjęta polityka rachunkowości. Znowu to jest dokument, który zwykle przeraża większość organizacji pozarządowych. I tak jak powiedziałam, że od około 10 lat prowadzę zajęcia zarządzania finansami i cały czas na szkoleniach są osoby, które nadal nie wiedzą, co to jest za dokument. Jest to dokument, który zarząd musi, kierownik jednostki przyjąć uchwałą, który spisuje ileś zasad prowadzenia rachunkowości w naszej organizacji. Urząd Skarbowy musi wiedzieć, gdzie są księgi rachunkowe i te księgi rachunkowe rzeczywiście tam powinny być, bo jeżeli ich tam nie będzie, a przyjdzie kontrola skarbowa, to znowu odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki i mandat karno-skarbowy za to grozi. Inwentaryzacja, sprawozdanie finansowe. To są podstawowe obowiązki dotyczące rachunkowości, które każda fundacja bez względu na wielkość, na obroty, na to, kto jest jej fundatorem, musi wypełniać. Dodatkowo organizacje, które mają status OPP i organizacje prowadzące działalność gospodarczą muszą przeprowadzić audyt przy spełnieniu odpowiednich warunków. Już ich nie będę omawiać, macie Państwo je na kolejnych slajdach. Rachunkowość to jest między innymi ewidencja kosztów i przychodów. Ustawa o rachunkowości nie narzuca tutaj obowiązku, w jaki sposób ta ewidencja ma być prowadzona, ale ponieważ jesteśmy organizacjami pozarządowymi, obowiązuje nas ustawa o działalności pożytku publicznego, która nakazuje wydzielić przychody i koszty tak dotyczące działalności odpłatnej, nieodpłatnej, gospodarczej, tak żeby możliwy był do wydzielenia, wyznaczenia wynik na każdej z tych działalności. Czyli jeżeli Państwo prowadzicie wyłącznie działalność nieodpłatną, no to prowadzicie ewidencję kosztów, przychodów tylko tej działalności. Ale jeżeli pobieracie jakąkolwiek odpłatność od uczestników swoich działań, na przykład organizujecie koncert, na który sprzedajecie bilety, to już jest działalność odpłatna. Jeżeli jest jakakolwiek sprzedaż, wówczas musicie wydzielić zarówno koszty, jak i przychody tej działalności w ewidencji rachunkowej. Czyli reasumując, koszty, przychody każdej organizacji pozarządowej muszą być podzielone w ewidencji na koszty statutowe, te podzielone na działalność odpłatną, nieodpłatną. Zawsze wydzielamy działalność gospodarczą.
i wydzielamy koszty administracyjne czy koszty ogólnego zarządu. Z tym też jest wielki problem w organizacjach, jak wydzielić, na jakich zasadach te koszty ogólne administracyjne. To jest mocno, powiedziałabym, taka subiektywna decyzja każdej organizacji. Ale powiedziałam tyle, że w każdej organizacji są koszty administracyjne. Są to koszty jak gdyby ponoszone ze względu na funkcjonowanie organizacji. Jeżeli na przykład macie Państwo księgowość świadczoną przez biuro księgowe, często biuro księgowe pobiera 13 wynagrodzenie za sporządzenie sprawozdania finansowego. To jest bardzo typowy koszt administracyjny. On dotyczy organizacji jako takiej, a nie bezpośrednich działań statutowych. Jak te rozliczenia między firmą, która założyła fundację, a samą fundacją mogą wyglądać? Kilka przykładów tylko podam. Jeżeli firma świadczy usługi księgowe, musi też mieć te usługi wpisane do zakresu świadczenia swoich usług, wówczas ona wystawia fakturę, rachunek, fakturę najczęściej organizacji. Dla organizacji to jest koszt. Dla firmy to będzie przychód na podstawie faktury, no i też pewien koszt, który ponosi w związku ze świadczeniem tych usług. Czyli to rozliczenie między firmą a fundacją powinno być znowu klarowne, czytelne na poziomie rachunkowości. Jeżeli firma nie wystawia dokumentu, nie obciąża fundacji faktem, wynagrodzeniem za swoje świadczone usługi, no to ona w pewnym sensie pokrywa koszty nie swojej organizacji, czyli jakby zawyża swoje koszty. A fundacja no nie wykazuje kosztów, które tak naprawdę ponosi, tak? Tak powinna ponieść, bo te koszty są elementem jej codziennego funkcjonowania. Więc ta rozdzielność tutaj powinna być bardzo czytelna. Firma może pomóc organizacji, nie pobierając za świadczenie swoich usług wynagrodzenia. Ponosi wtedy pewne koszty z tym związane i przekazuje darowiznę fundacji. Ta darowizna dla fundacji będzie stanowiła jej przychód i jej koszt, darowizna rzeczowa. Tak? Czyli organizacja finansowo w środkach pieniężnych nie ma żadnych wydatków, ale na poziomie przychodów i kosztów otrzymuje darowiznę, która jest przeznaczona na te koszty tej usługi. I to jest, myślę, bardzo ważne też na poziomie właśnie czytelności tych relacji między organizacją pozarządową, fundacją, a firmą, korporacją, bo myślę, że wiele instytucji przygląda się bardzo uważnie tym rozliczeniom fundacji założonych przez korporacje. To będzie jeszcze lepiej widać na poziomie sprawozdania finansowego. Krótko przypomnienie, każda fundacja musi sporządzać sprawozdanie finansowe. Składa się ono z trzech elementów: bilans, rachunek wyników, jeżeli nie prowadzimy działalności gospodarczej, czy rachunek zysku i strat, jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą, i informacja dodatkowa, która zawsze jest traktowana po macoszemu, ale jest szalenie istotna, czyli trzy elementy, które musimy, sprawozdanie musimy sporządzić do końca trzeciego miesiąca. Jeżeli Państwo prowadzicie rachunkowość w systemie kalendarzowym, to jest to koniec marca. Czyli sporządzamy, ono jeszcze nie jest wysyłane nigdzie. W tym samym czasie musi być sporządzona deklaracja CIT 8 wraz z załącznikami. Teraz, jeżeli jesteście Państwo beneficjentem, czyli odbiorcą różnych darowizn, to bardzo jest ważny załącznik CIT D, w którym informujecie Urząd Skarbowy o uzyskanych darowiznach. Bo znowu tutaj macie Państwo zapis z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jeżeli uzyskujecie więcej niż 35 tysięcy darowizn bądź jednorazowa kwota darowizny przekracza 15 tysięcy złotych, musicie dodatkowo poinformować Urząd Skarbowy o uzyskanych darowiznach i zawiesić informacje, czy upublicznić informacje o otrzymanych darowiznach.
Jeżeli suma darowizn wynosi 35 tysięcy złotych, to musicie imiennie wyróżnić tych darczyńców. A jeżeli wasz dochód wyliczony podatkowo przekracza 20 tysięcy złotych, a jak patrzyłam na państwa sprawozdania, to no, ten dochód w większości jest wyższy, to wówczas należy właśnie wysłać do Urzędu Skarbowego informację o uzyskanych darowiznach i podać ją do publicznej wiadomości. To jest przepis, który tak bardzo przez urzędy skarbowe nie jest egzekwowany, ale jeżeli już przyjdzie jakaś kontrola, to może również to u państwa sprawdzić. Czyli sporządzamy sprawozdanie finansowe, sporządzamy CIT, sporządzamy CIT-D i przy określonych warunkach zawiadamiamy Urząd Skarbowy o darowiznach. Drugi ważny termin związany ze sprawozdaniem finansowym to jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Bo sprawozdanie podpisuje cały zarząd i osoba, której powierzono księgi rachunkowe. Nie jest to zatwierdzenie jeszcze, dopiero uchwała organu nadzorującego w organizacji jest zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. I tu znowu warto spojrzeć do swoich statutów. Kto tak naprawdę ma tę kompetencję zatwierdzenia sprawozdania finansowego? Czy ona jest przypisana do Rady Fundacji, czy być może jest komisja rewizyjna? Spotykałam też w statutach fundacji niekorporacyjnych, co prawda, zapis, że ta kompetencja jest po stronie zarządu, ale wtedy zwróćcie państwo uwagę, że zarząd by sporządzał i zatwierdzał jednocześnie sprawozdanie, co trochę przeczy zasadzie przejrzystości. Więc chociażby wracając do tego elementu dwudzielności władzy, przy właśnie sprawozdawczości finansowej, przy akceptacji strategii działań merytorycznych, ten drugi organ w organizacji jest bardzo pożyteczny. Jak mamy zatwierdzone sprawozdanie, z uchwałą wysyłamy do Urzędu Skarbowego w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia. To znowu jest ważne, bo jeżeli państwo zatwierdzicie sprawozdanie 10 czerwca, czyli uchwała jest z 10 czerwca do 20 czerwca, trzeba wysłać sprawozdanie. Tego urzędy skarbowe pilnują. Jak jest przekroczenie, to każą. Dobrze, merytoryczne sprawozdanie do 31 grudnia. Co jest ważne, każda fundacja zgodnie z ustawą o fundacjach ma obowiązek podać do publicznej wiadomości sprawozdanie ze swojej działalności. Czyli nie dotyczy to tylko OPP, ale każdej fundacji. Fundacje OPP mają swój termin 15 lipca złożenie sprawozdania. I ostatni element, znacie państwo ustawę o praniu, tak zwanych praniu brudnych pieniędzy? To jest naprawdę ustawa, która ma kary w wysokości od 100 tysięcy, 750 tysięcy. Można zlikwidować wiele fundacji w Polsce, które tych zasad nie przestrzegają. Podstawowe są czysto administracyjne, czyli procedura wewnętrzna, wyznaczenie odpowiedzialnej osoby i przeszkolenie tej osoby 2,5 godziny w portalu. Dziękuję bardzo za przebieżkę przez podstawy funkcjonowania organizacji. Bardzo dziękujemy. Jest jeszcze ta prezentacja pani Benandikman, to jest tłumaczona na język polski, również w materiałach państwo macie po polsku tę prezentację, więc myślę, że to będzie też pomocne. Czy już wszyscy mają słuchawki? Tak. W takim razie oddaję głos panu Andrzejowi Pietrusze z Fundacji Banku Ochrony Środowiska, która jest członkiem forum, i Andrzej Pietrucha poprowadzi sesję na temat źródeł finansowania fundacji korporacyjnych w Polsce i za granicą. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Plan jest taki, że najpierw wysłuchamy prezentacji i później pomysł mamy taki na tą sesję, żeby po prostu porozmawiać na ten temat, co my możemy wyciągnąć dla siebie, dla naszych organizacji, z tego szczególnie, co dzieje się za granicą. Będziemy mieli przykład amerykański i francuski, ale też przyjrzymy się dwóm organizacjom polskim. Ja chciałbym jeszcze zaprosić naszych panelistów tutaj do stołu, tak żebyśmy mogli się już tutaj wszyscy zidentyfikować. I już za sekundę oddam głos pani Benedict Monton z organizacji Medical z Francji. To jest organizacja, która skupia
swego rodzaju platforma, która skupia te firmy i organizacje, które aktywnie zajmują się filantropią. Pani Benedikt zgodziła się dzisiaj opowiedzieć nam o przykładach, o tym, co aktualnie dzieje się we Francji. Bardzo jeszcze raz serdecznie witamy i prosimy o krótką prezentację. I tak zastanawiam się, ale myślę, że pytania spróbujemy już zadawać naszym panelistom po sesjach. Zaczynamy. Witam wszystkich. Będę wypowiadała się dzisiaj w języku francuskim. Przepraszam za to, ale jest to dla mnie łatwiejszą formą porozumiewania się. Chciałabym podziękować Forum Darczyńców w Polsce za zaproszenie Admical. Zawsze jest to dla nas wielka radość, by móc dzielić się naszym doświadczeniem z innymi. Jestem pod wrażeniem liczby uczestników dzisiejszego spotkania, więc tym bardziej cieszę się, że jest zainteresowanie tym tematem. Od razu powiem, że nie jestem ani księgową, ani prawniczką. Nie jestem ekspertem od spraw podatkowych. Mam pogląd na ten temat natury ogólnej. Admical jest obserwatorem mecenatu przedsiębiorstw we Francji od 2009 roku. Mam w swoim zespole prawników oczywiście i ekspertów od księgowości. Niemniej jednak będę próbowała odpowiedzieć na Państwa pytania dotyczące kwestii podatkowych i finansowych. Ale w kwestiach, co do których nie będę miała odpowiedzi, oczywiście będę odsyłała Państwa do naszej strony internetowej. Tam są wszelkie informacje tego dotyczące, informacje bardziej techniczne. Muszę powiedzieć, że bardzo dobrze, że to Forum Darczyńców zostało teraz zorganizowane, bo właśnie we Francji obchodzimy dziesięciolecie ustawy dotyczącej mecenatu. 10 sierpnia 2003 roku Francja wyposażyła się w takie narzędzie prawne, jakim jest właśnie ta ustawa, też dotycząca kwestii podatkowych, i mówi się, że w Europie jest to jedna z najlepszych ustaw tego typu. Ustawa ta bardzo wiele zmieniła we Francji. Mecenat oczywiście powstał wcześniej, nie czekaliśmy do roku 2003, aby filantropia wśród przedsiębiorstw się rozpowszechniła, ale 2003 rok to był bardzo ważny moment. Od tego momentu o wiele łatwiej można było tworzyć fundacje korporacyjne i od tego momentu właśnie wiele firm się zaangażowało w te kwestie. Tytułem przykładu, w 2003 roku mieliśmy 60 fundacji korporacyjnych, dziś jest ich ponad 300, jest ich 330. Budżet się potroił od 2003 roku. Takie są liczby, a to, co jest ważniejsze, to to, że dziś mecenat bardzo się rozpowszechnił we Francji i przynajmniej dla dużych i średnich przedsiębiorstw stało się to praktyką nie do pominięcia. Więc firma, która nie praktykuje mecenatu, można mieć wobec niej niejako podejrzenia, dlaczego tego nie robi. Jest to w każdym razie dziwne. Więc jeśli chodzi o sytuację we Francji, mamy 40 tysięcy firm mecenasów, które liczą ponad 20 pracowników, co oznacza, że 1/3 przedsiębiorstw to mecenasi. I co 2 lata ta liczba się zwiększa, bo co 2 lata właśnie prowadzimy badania mające na celu pomiar wzrostu liczby przedsiębiorstw mecenasów. W ciągu ostatnich 2 lat ta liczba wzrosła od 35 tysięcy do 40 tysięcy, co wynosi 15% więcej przedsiębiorstw. Trzeba zaznaczyć, że w czasach kryzysu jest to warte zaznaczenia. W tej chwili budżet mecenatu wynosi we Francji około 2 miliardów euro. Jest on nieco mniejszy niż był poprzednio. Wnosił on poprzednio 2,5 miliarda. Oczywiście kryzys tu zadziałał, ale nie spowodowało to zmniejszenia zaangażowania firm. I jest to bardzo ważna tendencja, bo można by zrozumieć, że w trudnej sytuacji budżet mecenatu mógłby być zredukowany. Ale jednak zaangażowanie firm nadal jest wyjątkowe przy tej sytuacji.
I ten budżet 2 miliardów pochodzący od firm jest porównywany do filantropii osób fizycznych, który budżet wynosi 2 miliarda. To jest sytuacja inna niż w Stanach Zjednoczonych, bo tam właśnie osoby fizyczne mają duży wpływ na globalną filantropię. We Francji natomiast ta filantropia osób fizycznych jest niewiele większa od filantropii przedsiębiorstw. Przyczyna jest prosta, mianowicie nie mamy takiej tradycji filantropii osób prywatnych. Admical narodził się zaledwie 30 lat temu i tak samo firmy wcześniej nie widziały powodu, dlaczego miałyby się angażować w filantropię. Więc mecenat tak naprawdę zaczął się wtedy, kiedy państwo przestało działać w niektórych obszarach i zdecydowało się, aby dzielić to z firmami, żeby firmy miały swój udział. W tej chwili zjawisko to przyspiesza, mecenat się rozwija, zwłaszcza w kontekście kryzysu musimy razem budować te programy na rzecz interesu ogólnego. Jeśli przyjrzymy się w tej chwili dziedzinom i obszarom, w których mecenat działa w tej chwili we Francji, większość funduszy była poświęcana kulturze. W 2008 roku właśnie wtedy był największy budżet mecenatu na kulturę przeznaczony, a w tej chwili głównie dominują kwestie społeczne, zwłaszcza związane ze służbą zdrowia. To jest coś, co wymaga dużej pomocy, dużego zastrzyku finansowego i w tej chwili kultura schodzi na drugi plan. Więc 60% to jest udział kwestii społecznych, jeśli chodzi o mecenat. Natomiast kultura to tylko 20%. Natomiast jeśli chodzi o badania naukowe i sport, to są obszary o wiele mniej wspierane przez przedsiębiorstwa. Jeszcze inne bardzo ważne fakty związane z mecenatem francuskim, a mianowicie pośród tych 40 tysięcy firm we Francji, większość z nich to małe firmy. Z jednej strony mamy mecenat dużych firm z ogromnymi budżetami i one mają 50% udział w budżecie mecenatu i one przeznaczają na to 1 miliard euro rocznie, a następnie mamy cały szereg małych przedsiębiorstw, małych firm, których budżety są o wiele mniejsze, ale tych firm jest bardzo dużo i one też mają swój 50% właśnie razem udział w budżecie mecenatu. I w tej chwili rozwija się działalność terytorialna i lokalna tych małych firm, bowiem małe firmy zrozumiały, że można działać lokalnie, tam mogą się tworzyć nowe partnerstwa. Nowe partnerstwa z instytucjami państwowymi, NGO-sami. One też tworzą swoje kluby przedsiębiorstw lokalnie. Jest to coś, co nabiera dużej dynamiki obecnie. Teraz pokrótce, jakie są przyczyny angażowania się firmy w mecenat? Dlaczego dana firma decyduje, aby przeznaczyć swoje fundusze na rzecz interesu ogólnego? Pierwsza przyczyna to jest udział w interesie ogólnym i solidarność. Druga przyczyna związana jest z budowaniem wizerunku, renomy firmy. Firma czerpie z tego pewne korzyści właśnie wizerunkowe. I to pozwala też tej firmie na rozwijanie kontaktów z głównymi graczami lokalnymi, pozwala na federowanie współpracy, na zrzeszanie tych graczy lokalnych i to tyczy się głównie mecenatu kompetencyjnego, gdzie mecenat właśnie działa wiele. Działa wiele, jeśli chodzi o delegowanie pracowników, którzy dzięki temu mają możliwość uczestniczenia w różnych projektach. Przynosi im to wielką dumę, że właśnie uczestniczą w projekcie z ramienia firmy, która jest społecznie odpowiedzialna. Nie będę się wgłębiała w liczby. W tej chwili przejdziemy do kwestii podatkowych.
To jest właśnie ten slajd. Jak już powiedziałam, interes ogólny jest najważniejszy dla mecenatu we Francji. We Francji bowiem jest duża różnica między CSR-em a mecenatem. To nie jest to samo. To nie jest to samo, co sponsoring. I wszystko to polega na partnerstwie przedsiębiorstw ze społeczeństwem obywatelskim, ale mecenat jest przedmiotem odrębnej ustawy. Nie ma definicji interesu ogólnego, ale ten interes ogólny jest zdefiniowany z punktu widzenia podatkowego. Aby móc korzystać z mecenatu, należy być strukturą kwalifikowalną do mecenatu. Kwalifikowalną do mecenatu oznacza to, że mieścimy się w liście struktur jednostek, które są zawarte w kodeksie podatkowym i to jest tak jak ta karta polska tutaj, o której była mowa dziś rano, więc wszelkie dziedziny są na tej liście, które są kwalifikowalne do mecenatu. Firmy muszą więc spełniać kryteria interesu ogólnego, co oznacza, że muszą działać w trybie non-profit i musi być też podkreślana ich użyteczność społeczna. Mecenat to jest dobrowolne zobowiązanie przedsiębiorstwa, aby wspierać kwestie interesu ogólnego, czy to jeśli chodzi o wsparcie finansowe, materialne, czy związane z zasobami ludzkimi. I to jest mecenat kompetencyjny. I z tego firma nie czerpie zysków. To jest bardzo ważne, bowiem nie może być żadnego zysku handlowego związanego z tą działalnością dla danej firmy. Mecenat więc zwiąże się z bardzo ważnymi ułatwieniami natury podatkowej. Widzimy to tutaj na tym slajdzie, albowiem mamy możliwość skorzystania z ulgi podatkowej w wysokości 60% kwoty darowizny i to do poziomu 0,5% obrotu netto, co oznacza, że firma, która daje 10 tysięcy euro, będzie mogła odliczyć 6 tysięcy euro od podatku. A firma, która ma obroty w wysokości 1 000 000 euro, będzie mogła czynić darowizny w wysokości do 0,5% procenta obrotu netto, czyli będzie to wynosiło 5 tysięcy euro darowizny. W tym jeszcze jest ta ulga podatkowa, która jest odliczana w wysokości 60%. I to też jest zwolnione z VAT-u. Więc jest to narzędzie, które zachęca do praktykowania mecenatu jako takiego i pozwala przedsiębiorcom na wybór formy zarządzania mecenatem, bo nie potrzeba mieć fundacji, żeby zarządzać mecenatem. Tak jak mówiłam wcześniej, mamy ponad 300 fundacji we Francji, a 40 tysięcy przedsiębiorstw tak naprawdę nie ma fundacji i działa bezpośrednio. I tutaj widać to na tym schemacie. To oznacza, że firma przekazuje bezpośrednio fundusze strukturom, które działają na rzecz interesu ogólnego. Firma nie może przekazać funduszy bezpośrednio osobom fizycznym. Jedynie może przydzielać pewne stypendia, ale to też za pomocą fundacji działających na rzecz interesu ogólnego. Jeśli chodzi o fundacje, fundacje są często wybierane przez firmy, bo pozwala to na posiadanie określonej struktury prawnej i też potwierdza zaangażowanie firmy w czasie. Pozwala to też na lepszą widoczność tej firmy wizerunkową. I tutaj firma, jeśli chodzi o fundację, ma różne możliwości, bo albo otworzy fundację i wybór fundacji jest następujący. Oznacza to, że można stworzyć fundację korporacyjną
I to będzie fundacja, o której będę wspominała prawdopodobnie najczęściej, bo jest to fundacja, która jest najbardziej dostosowana do klasycznych problemów firm. Można też stworzyć fundację pożytku publicznego i tutaj zaangażowanie finansowe i przeszkody administracyjne są poważniejsze, ale w kwestii uznania własnej firmy i programów działania to jest inna skala, większa skala działania. Albo też można stworzyć fundusz darowizn i to jest nowe rozwiązanie, które jest możliwe od roku 2008. Jest to rozwiązanie bardzo elastyczne. Albo też można stworzyć fundację, która nie ma osobowości prawnej. Są firmy, które nie mają pracowników, którzy mogliby się tym zajmować bezpośrednio, ale chcą działać pod egidą na przykład czegoś takiego, co się nazywa Fondation de France, która zarządza wieloma fundacjami we Francji i ta Fondation de France zarządza kwestiami finansowymi, oddelegowuje ekspertów i tak dalej. Więc firma może stworzyć fundację, może stworzyć stowarzyszenie też i to jest bardzo interesujące, jeśli mamy pracowników, którzy są zaangażowani w te projekty. I tutaj mamy do czynienia z warunkami wdrożenia stowarzyszenia, które są dość proste. Mamy ponad 1 000 000 stowarzyszeń we Francji. Więc jak widać, łatwo jest utworzyć stowarzyszenie. Procedura jest bardzo prosta. Jest to ważne rozwiązanie, kiedy kilka firm chce działać razem. Ostatnio na przykład podjęliśmy inicjatywę tego typu, że chcieliśmy pogrupować firmy francuskie i firmy te zgodziły się na to. Dotyczyło to edukacji szkolnej. Dzieci, które decydują się kończyć edukację w pewnym momencie i już nie powracają do systemu edukacyjnego. Wiele firm zdecydowało się zebrać razem, aby zastanowić się, co zdziałać w tej dziedzinie i razem sfinansować ten program. Więc jest to swego rodzaju porozumienie firm, które tworzą stowarzyszenie i ono ma swój statut. Można też stworzyć, oprócz stowarzyszenia, muszę przyspieszyć, niestety mam mało czasu, kluby przedsiębiorstw. Pokrótce, jak widzimy na tym schemacie, wygląda to następująco. Może ten schemat wydawać się skomplikowany, ale chciałabym go wytłumaczyć w sposób prosty. Fundacja korporacyjna jest zaznaczona tutaj na czerwono. I to, co możemy stwierdzić, to to, że łatwo jest ją stworzyć. Jest kontrolowana przez założyciela, co jest bardzo ważne. Może też cieszyć się dużą widocznością na zewnątrz i wewnątrz swojej organizacji. Może modyfikować swój budżet i program tylko poprzez prosty aneks, który się wysyła do prefekta. Podczas gdy Fundacja Pożytku Publicznego ma możliwość zbiórki funduszy, publicznej zbiórki, ale już w tej fundacji musi być przedstawiciel państwa, więc procedury administracyjne są tutaj o wiele trudniejsze. I też założenie tej fundacji wymaga większych funduszy oraz fundusz darowizn, o którym już mówiłam, który został wymyślony w 2008 roku. To było zainspirowane systemem anglosaskim, bo chodziło tutaj o coś takiego endowment fund i zostało to stworzone po raz pierwszy dla muzeum w Luwrze. Na potrzeby właśnie tego muzeum stworzono między innymi ten instrument prawny i od tego momentu cieszy się on bardzo dużym powodzeniem, czego dowodem jest utworzenie 3 000 funduszy darowizn we Francji. Ponieważ zarządzanie tego funduszu jest bardzo proste, ułatwia to utworzenie tego funduszu. Jednak
nie ma tej dotacji początkowej, więc są to swego rodzaju wydmuszki, nie mają one pieniędzy, są to często fundusze kapitalizacyjne i nie spełniają wszystkich oczekiwań początkowych. I w tej chwili przechodzimy do meritum naszego tematu, a mianowicie do źródeł finansowania. Jeśli chodzi o fundację korporacyjną, a mianowicie powiedziałam już, że może być ona utworzona przez jedną lub więcej spółek handlowych, ma ona wieloletni program działań i to oznacza, że przy tworzeniu tej fundacji potrzebna jest minimalna dotacja w wysokości 150 tysięcy euro na 5 lat. To jest około 30 tysięcy euro na rok. Można by pomyśleć, że nie są to duże kwoty. Jest ona bezzwrotna. Co oznacza, że musimy te pieniądze wydać. Jeśli natomiast fundacja przestaje działać, musi ona przekazać niewydane fundusze organizacji, która realizuje podobne cele. Więc jest to zaangażowanie na okres minimum 5 lat. Często jest on przedłużany. Jednostki finansujące to założyciele firmy. Fundacja nie może otrzymywać innych funduszy niż fundusze pochodzące z firm, z wyjątkiem pracowników firmy, którzy też mogą wpłacać do fundacji zgodnie z prawem. Może ona otrzymywać dofinansowanie ze Skarbu Państwa. Może też czerpać z dochodów, z dotacji początkowej. Może posiadać papiery wartościowe i tak dalej, ale tak naprawdę bardzo niewiele fundacji korporacyjnych otrzymuje dofinansowanie ze Skarbu Państwa. Bardzo niewiele z nich realizuje też projekty, które mogłyby przynosić przychody z tytułu działalności gospodarczej. I bardzo niewiele fundacji posiada też papiery wartościowe. Dziś jest cały ruch pracodawców we Francji, którzy namawiają do tego, aby przekazywać część swoich stock options na rzecz fundacji korporacyjnych. To jest coś, co jest inspirowane Stanami Zjednoczonymi. Ale pracownicy też mogą przekazywać darowizny, więc mogą się w ten sposób zaangażować w projekty prowadzone przez fundację. Nie wiem, czy mam jeszcze trochę czasu. Nie. Tak więc będzie można zadawać pytania, jeśli Państwo są czymś zainteresowani w szczególności, ale zapraszam do przejrzenia naszej strony internetowej. Nasz zespół będzie w stanie odpowiedzieć na Państwa pytania. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Przepraszam, że tutaj trochę musieliśmy uciąć, ale rzeczywiście jesteśmy troszkę poza czasem i bardzo dziękujemy. Będzie jeszcze druga sesja, będzie dyskusja, więc myślę, że do niektórych wątków na pewno powrócimy. To, na co ja zwróciłem od razu uwagę, to jest skala pomagania stosunkowo małych firm. To jest chyba, tego jednak u nas nie ma na taką skalę. Druga rzecz to są te jakby takie dwa źródła finansowania firmy versus osoby indywidualne. W Stanach Zjednoczonych czy w Anglii to jest bardzo duży kawałek tego tortu strumienia pieniędzy, które idą do sektora. We Francji tutaj pani opowiadała o tym, że są to środki porównywalne. I tylko jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, że pani Benedikt podzieliła się z nami kilkoma bardzo ciekawymi dokumentami, nad którymi myślę, że będziemy jutro pracować przy okazji sesji warsztatowej, na pewno to wykorzystamy. A teraz chciałbym serdecznie powitać, przedstawić panią, nie chcę się powiedzieć, Heather Hadnett Page. Z organizacji
założonej przez firmę Medtronic. To jest rzeczywiście gigant na rynku amerykańskim. Opowie nam krótko o ich doświadczeniach, źródłach finansowania, co, kto, jak przekazuje, jeżeli chodzi o wspieranie społeczności i później spróbujemy przejść już na nasze polskie podwórko. Jeszcze raz witamy, dziękujemy i zapraszamy. Bardzo dziękuję. Przepraszam, że nie będę mówiła po polsku. Postaram się jednak mówić po angielsku powoli. Agato, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie i mnie, i Wade'a. Bardzo dziękujemy za tę możliwość przekazania Państwu pewnych informacji na temat tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o fundacje korporacyjne. Cieszy nas to też, że mieliśmy okazję wysłuchać prezentacji francuskiej. Celem mojej prezentacji jest przekazanie Państwu informacji na temat filantropii korporacyjnej w Stanach Zjednoczonych. Tak trochę z lotu ptaka chcę powiedzieć o tym, jak wygląda nasza sytuacja, jeśli chodzi o filantropię, jak są finansowane nasze organizacje, jakie są źródła dochodów. Chcę też powiedzieć już szczegółowo na temat Fundacji Medtronic, na temat naszego programu filantropijnego. Firma Medtronic to są produkty medyczne. Wiele tego typu firm, w tym firm farmaceutycznych, tworzy takie fundacje. Oczywiście są to struktury wydzielone od struktur samego przedsiębiorstwa. Są dwa sposoby przekazywania środków z perspektywy firm poprzez fundacje, które są odrębnymi bytami, które są organizacjami powołanymi zgodnie z określoną ustawą nadającą im status struktur zwolnionych z podatków. Mamy też możliwość przekazywania środków filantropijnych bezpośrednio, bez pośrednictwa fundacji, poprzez datki, poprzez przekazywanie środków pieniężnych i poprzez datki rzeczowe. 80% firm amerykańskich ma swoje fundacje, natomiast znakomita większość przedsiębiorstw wykorzystuje obydwa mechanizmy finansowania przedsięwzięć społecznych. W Stanach Zjednoczonych jest tak, że 1/3 środków przekazywanych przez przedsiębiorstwa wychodzi z fundacji. Nie widać tego dokładnie tutaj, w przypadku naszego sektora jest nawet mniej. Dlaczego tak jest? Dlatego, że nasza filantropia jest często zbliżona z naszą działalnością prozdrowotną, to znaczy my jako firmy jakby prozdrowotne działające na tym rynku chcą bardziej pomagać poprzez swoje produkty, a mniej poprzez swoje fundacje. Najwięksi darczyńcy tutaj to są ci, którzy przekazują ponad 100 milionów rocznie. My mamy 65 milionów w ciągu roku, czyli gdzieś jeszcze jesteśmy w ogonie tego, ale 45% tych środków przekazywanych to są produkty, a więc produkty farmaceutyczne. Niekoniecznie są to środki pieniężne. Patrząc teraz na stabilność funduszy, jakie płyną ze strony przedsiębiorstw różnymi kanałami, tu widzimy, że ta stabilność jest znacznie większa, jeśli chodzi o fundacje. Znacznie większa stabilność jest to niż w przypadku bezpośrednich datków przekazywanych przez przedsiębiorstwa bez pośrednictwa fundacji. Środki przekazywane przez fundację są bardziej stabilne, dlatego że tutaj jest ten pośrednik, fundacja. W momencie, kiedy środki zostały przekazane fundacji, już nie można ich wycofać. W tym momencie są już kontrolowane przez fundację. Bardzo łatwo jest kontrolować gotówkę, natomiast jeśli przekazuje się produkty, jest to w zasadzie jeszcze najbardziej, że tak powiem, efektywne kosztowo ze względu na uwarunkowania rynkowe. No i tak w Stanach Zjednoczonych fundacje korporacyjne 2700 fundacji korporacyjnych przekazało 4,7
miliona dolarów. To jest Benedictine mówiła o 2 miliardach. W 2010 roku to było 14 miliardów ogółem. Tak wygląda skala filantropii Francji i Stanach Zjednoczonych. 1/3 pochodzi z naszych fundacji, reszta pochodzi z bezpośrednich datków z przedsiębiorstw i poprzez i z wsparcia produktowego. Widzimy na tym wykresie na dole, fundacje korporacyjne to zaledwie 10% filantropii korporacyjnej. Poza tym mamy niezależne fundacje, fundacje czy fundusze lokalne i inne, a więc inne źródła finansowania są znacznie ważniejsze niż fundacje korporacyjne. W ciągu ostatnich lat poziom filantropii jest mniej więcej podobny ze względu na to, że Stany Zjednoczone przechodzą również kryzysy i trudne lata, w związku z tutaj ta dynamika przyrostowa nie jest jakaś imponująca. Spójrzmy teraz na rodzaje filantropii. Mamy fundacje, znowu datki bezpośrednie i produkty. 7% przedsiębiorstw przekazuje środki tylko i wyłącznie poprzez fundację. 80% ma fundację, ale tylko 7% ma tylko fundację. 24% przekazuje tylko środki bezpośrednio, a w połączeniu to jest 70%, a więc znaczna większość korporacji przekazuje zarówno przez fundację, jak i bezpośrednio. Dlaczego właśnie ta kombinacja jest ważniejsza? Jeżeli ktoś ma tylko fundację, no to jest to bardzo dobre dla reputacji, jest to wyłączone z podatku, bezpiecznie można finansować cele społeczne przez wiele lat, nie można tych pieniędzy wycofać, ale nie można związać tych działań z misją czy strategią firmy. Na przykład fundacja Pfizera, firmy farmaceutycznej. Ta fundacja zajmuje się tylko zbiórkami wśród pracowników i przede wszystkim zajmuje się pomocą dla ofiar różnych kataklizmów. Natomiast inne działania bardziej zdrowotne są finansowane bezpośrednio przez firmę. Natomiast to bezpośrednie finansowanie jest związane ze strategią czy misją przedsiębiorstwa, ale jest to związane z dorocznymi wahaniami budżetu i nie można tutaj planować niczego na wiele lat naprzód. Nie można wyobrazić sobie 5-letniego programu. Jest to jednak związane z rocznym cyklem budżetowym. Połączenie oczywiście daje nam korzyści z jednego i drugiego modelu i rozwiązania. Dam Państwu kilka przykładów. Trzy różne programy, jakie realizujemy w firmie. Heart Rescue Project, projekt, który dotyczy ataków serca. Wiele z takich osób umiera. Mamy w tej chwili taki program 5-letni, który finansuje 5 stanów w Stanach Zjednoczonych. Chodzi o zwiększenie przeżywalności o 50% w ciągu 5 lat i każdy ze stanów dostaje $500,000 w celu przejrzenia całego systemu opieki dla osób, które przechodzą zawał. Mamy możliwość przekazywania tych środków na 5 lat, $500,000 rocznie. Jeżeli ktoś przeżywa zawał, prawdopodobnie otrzyma produkt Medtronic, dlatego musimy bardzo ostrożnie mówić o tym programie w firmie, dlatego że nie chcemy, by firma korzystała z tego programu. Drugi program to jest Global Innovation Fellows Program. To jest program dla wolontariuszy, którzy
którzy przeznaczają swoje umiejętności na rzecz wspierania innych organizacji, społeczności i organizacji pozarządowych, które korzystają z tych talentów, otrzymują z tego tytułu korzyści, ale też korzyści odczuwa nasza firma, nasi pracownicy, którzy uczą się nowych rzeczy i jest to taki nurt innowacyjny. My finansujemy to bezpośrednio. Wreszcie trzeci przykład, Global NCD Initiative, inicjatywa w zakresie chorób nieinfekcyjnych. My przekazujemy środki na system opieki. Firma pomaga w realizacji tego programu. Nie wiem, czy mogę pokazać teraz ten film. Może pominiemy to i ja będę omawiała dalej. W każdym razie tu korzystamy z obydwu form finansowania, dlatego że możemy mówić o działalności firmy, ale też przekazywać środki, z których nie korzystamy. No dobrze, jak tworzone są fundacje korporacyjne? Na cztery sposoby. Przede wszystkim są to sponsorowane fundacje przez przedsiębiorstwa. Za chwilę wytłumaczę. Fundacje założone przez przedsiębiorstwo na zasadzie stworzenia funduszu żelaznego, z którego wypłacane jest 5% rocznie, dzięki czemu można zaangażować środki na wiele lat. Tu nie ma możliwości czerpania korzyści z tych pieniędzy, które zostały przekazane na rzecz takiego kapitału żelaznego. Company sponsored to jest tak naprawdę metoda najbardziej popularna. To polega na przekazywaniu środków na stworzenie takiej fundacji okresowo przez przedsiębiorstwo z zysku. Na przykład dzisiaj dostajemy 100 milionów dolarów co 3 lata od naszego przedsiębiorstwa i wydajemy te pieniądze. I pod koniec danego okresu, jeżeli zostaje nam 10 milionów i firma nie chce dać nam więcej pieniędzy, mamy kłopot. Mamy wieloletnie granty, których nie możemy wypłacać, więc to jest uzależnione od tego cyklu. Trzeci element to hybryda, czyli takie połączenie tego funduszu żelaznego i tych darowizn przedsiębiorstwa. I wreszcie model operacyjny, gdzie tak naprawdę przedsiębiorstwo tworzy zupełnie odrębną fundację, odrębną strukturę samofinansującą się. Jakie są plusy? Oczywiście uniezależnienie się od przedsiębiorstwa, no ale potrzebne jest źródło finansowania, czyli potrzebny jest fundraising i potrzebne jest aktywne poszukiwanie środków. I to jest to samo na wykresie. W większości fundacje korporacyjne są tworzone na zasadzie bezpośrednich datków ze strony przedsiębiorstw. Dobrze, jak uzyskiwać te środki okresowo? Większość fundacji tworzy taki zestaw celów charytatywnych. To dotyczy określonego procenta środków, na przykład 1% globalnego zysku przed podatkami. Taki jest cel, by przekazać 1% przed podatkiem. My zobowiązujemy się do 2%, to Medtronic, 2% na filantropię, 1,5%, i u góry widzimy Johnson & Johnson, firmę, która zobowiązuje się przekazywać 7% zysków przed opodatkowaniem na cele filantropilne, czyli w jakieś miliard dolarów w ubiegłym roku, 80%. To produkt, tak? To rozdawnictwo produktów, co jest bardzo łatwym jakby sposobem działania filantropijnego ze względu na niskie koszty. Ale wracamy na nasze podwórko, Medtronic.
To jest dynamika naszej filantropii w ciągu 12 lat. Ostatnio 65 milionów. Ten szczyt w 2007 rok to było trzęsienie ziemi na Haiti. Przekazywaliśmy sporą ilość produktów i środków finansowych. 750 milionów przekazaliśmy od stworzenia firmy. Nasza fundacja w ciągu ponad 50% środków przekazuje około 50% wszystkich środków charytatywnych przekazywanych przez Metronik przechodzi przez naszą fundację, czyli jest to nieco powyżej średniej dla branży, szczególnie dla branży zdrowotnej. Fundacja powstała w 1978 roku, po to właściwie powstała, żeby lepiej zapanować nad wieloletnimi programami grantowymi. Patrząc na nasz cały portfel grantów, tylko w 30% przekazujemy te środki w Stanach Zjednoczonych, w 70% poza granicami naszego kraju. Uważamy bardzo na to, żeby fundacja nie realizowała celów przedsiębiorstwa. Kolejna rzecz, otrzymujemy środki ze strony przedsiębiorstwa, jeżeli to jest ponad 50 milionów dolarów, co jest bardzo często, ta decyzja musi przejść przez Radę Nadzorczą. Odliczamy sobie podatek w momencie przekazania tych środków, inwestujemy te środki bardzo ostrożnie. To są środki, które są umieszczane na rachunkach bankowych. Ostrożnie, nie chodzi nam o to, by inwestować w ryzykowne instrumenty finansowe. Chodzi o stabilność. My robimy coś, czego nie robią inne fundacje, natomiast mianowicie wliczamy czas przekazywany, przekazujemy, może tak, wliczamy czas pracy pracowników naszej fundacji. Na przykład 30% na rzecz fundacji, 70% na rzecz przedsiębiorstwa, czyli ten czas poświęcany na obsługę fundacji jest wliczany do kosztów. 70% fundacji uzyskuje środki od przedsiębiorstw rocznie, ale oczywiście to oznacza wpadanie w taki cykl budżetowy, czy mamy w tym roku środki, czy nie mamy tych środków. Natomiast my mamy te środki rzadziej, czyli jest to wyłączane z naszych zysków przed opodatkowaniem. To pozwala na finansowanie programów wieloletnich i tutaj jest takie słowo ostrzeżenia, żeby nie zobowiązywać się do zbyt wielkich środków, żeby nie okazało się, że tych pieniędzy nie starczy. Mieliśmy taką sytuację, byliśmy pod kreską środków, które dostaliśmy, nie mieliśmy, a zobowiązania podjęliśmy bardzo ambitne. To jest taki ważny element. I tak naprawdę to tyle. CECP to jest organizacja, która przekazała bardzo wiele danych, które pokazywałam w czasie tej prezentacji. Zbierają dane na temat Europy Środkowej, Wschodniej, ale też i Zachodniej. Na pewno tutaj polskie przedsiębiorstwa zostały objęte badaniem. Kolega będzie mówił podczas kolejnej sesji już konkretnie na temat finansów, bo jest skarbnikiem naszej organizacji. Na mnie na pewno duże wrażenie zrobiła ten model, w którym organizacja, firma nie tylko pomaga poprzez swoją fundację, ale też poprzez kilka innych
tak naprawdę funkcji bezpośrednio. Ja pamiętam, że kilka lat temu jeszcze był taki pomysł, że jeżeli zakładamy fundację korporacyjną, to tam oddamy wszystkie funkcje pomagania w naszej firmie, że my już nie będziemy musieli się tym zajmować. Tutaj Heather bardzo fajnie nam przybliżyła wielość tych modeli i korzyści związane z konkretnymi tutaj drogami. Teraz bardzo krótko gospodarz właściwie tego projektu, tego spotkania, Magdalena Pękacka, opowie nam o badaniach, z którymi myśmy się już mieli okazję zapoznać, ale jeszcze raz musimy je sobie przypomnieć, bo bez tego nie pójdziemy dalej. To będą tylko wnioski, właściwie przypomnienie najważniejszych wniosków, ale zanim Magdalena zacznie, to chciałbym, żebyśmy ją nagrodzili brawami za to, że razem z Agatą realizują ten projekt i mają tyle siły. Dziękuję bardzo w imieniu swoim i Agaty i dziękuję Państwu, że Państwo tak licznie przybyli na nasze kolejne wydarzenie. Wszyscy mnie tutaj poganiają, więc naprawdę będę mówić bardzo krótko. Na wstępie niestety muszę się pożalić, że nie mamy takich danych, jak mają nasi koledzy ze Stanów Zjednoczonych czy z Francji, które obrazują całość zaangażowania społecznego firm. Te dane w tamtych przypadkach w większości pochodzą jednak z systemu podatkowego, który jest tak, a nie inaczej skonstruowany. U nas Ministerstwo Finansów też prowadzi statystyki, ale tylko tych darowizn, które zostały odliczone od podatku. My kilka lat temu przymierzyliśmy się do takiego badania i jakieś próby pokazały, że nawet może 80% tych darowizn nie jest wykazywanych przez firmy w deklaracjach podatkowych, więc te dane nie są zupełnie miarodajne. Ja się skupię więc na naszym badaniu, które robiliśmy jako wstęp, a właściwie pierwszą część tego projektu. To badanie zostało przeprowadzone rok temu, dokładnie w okresie lipiec-wrzesień 2012 roku przez Stowarzyszenie Klon Jawor. Badanie, znaczy część finansowa dotyczy oczywiście 2011 roku, ponieważ pytaliśmy o ostatni zamknięty rok finansowy. Przebadaliśmy 55 fundacji korporacyjnych. W badaniu udało nam się zdiagnozować 117, jednak potwierdzić udało nam się działanie około 90 fundacji korporacyjnych, ale od tamtego czasu wiemy już, że powstało kilka nowych fundacji korporacyjnych, głównie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, ale kilka dużych, bardzo dużych firm jest teraz też również na etapie przygotowywania się do stworzenia fundacji korporacyjnych. Tylko jedno słowo, jaką definicję przyjęliśmy fundacji korporacyjnych, bo to jest dosyć ważne w kontekście naszych wyników. Fundacją korporacyjną określiliśmy taką fundację, która została stworzona przez firmę lub kilka firm, tudzież osoby ściśle powiązane z zarządem firmy i jest w jakiś sposób z tą firmą powiązana. Źródła przychodów fundacji korporacyjnych, które są najpowszechniejsze. 78% fundacji korzysta z darowizn od fundatora. 68% fundacji korzysta z odsetek bankowych, odsetek od lokat. Co ciekawe, tylko jedna fundacja w badaniu podała, że posiada odsetki z inwestycji z kapitału żelaznego, czyli kapitał żelazny nie jest popularnym modelem finansowania fundacji korporacyjnych w Polsce. Ponad 50% korzysta z darowizn od osób indywidualnych, również ponad połowa z 1% podatku, co czasem wywołuje dużo, dużo kontrowersji. Można też jeszcze dodać, że wśród fundacji korporacyjnych jest też 1/3, u których przychody z 1% stanowią 30% budżetu. Pozostałe źródła przychodu to darowizny oczywiście od pracowników firmy. 30% fundacji z takich darowizn korzysta, ale też ponad 1/4 prowadzi zbiórki publiczne i inne kampanie fundraisingowe. I teraz jak wygląda ten tort, czyli jak wygląda budżet tak naprawdę sektora fundacji korporacyjnych. 60% stanowią środki od fundatora, ale na marginesie muszę tutaj dodać, że te 60% jest też zawyżone budżetami tych największych fundacji.
Jeżeli chodzi o środki publiczne, czyli tak naprawdę środki z 1% i z dotacji od samorządów, tudzież innych instytucji publicznych, to są one na drugim miejscu i stanowią 14% przychodów sektora fundacji korporacyjnych. 10% to darowizny od innych firm i instytucji i też oczywiście darowizny od osób prywatnych na podobnym poziomie. I teraz przechodząc do środków od fundatora. Jak to wygląda? Ponad połowa fundacji ma środki od fundatora mniej więcej na poziomie połowy swojego budżetu. W tym 38% fundacji dostaje od fundatora mniej więcej 90% swojego budżetu. Co nas chyba bardzo zaskoczyło w tym badaniu, że no, aż 1/5 fundacji korporacyjnych nie otrzymuje od swojego fundatora żadnych środków finansowych. I tutaj jeszcze bym dodała, że nie ma istotnej zależności tak naprawdę między wysokością budżetu fundacji korporacyjnych a skalą finansowania przez fundatora, czyli również wśród takich fundacji, które dysponują dużymi budżetami, ten udział finansowania od fundatora czasem jest niski. Jakie to są budżety? Przeciętny budżet to 1 250 000 zł. To jest budżet roczny. Pamiętajmy, że bazujemy na danych z 2011 roku. 1/5 fundacji ma budżet, miała wtedy powyżej 5 milionów złotych. No i łatwo się domyśleć, że to też dosyć optymistycznie zawyża te statystyki. No ta 1/5 to jest tak naprawdę 19 fundacji i połowa fundacji przebadanych miała budżety nie wyższe niż 400 tysięcy złotych w 2011 roku. Ostatni slajd, problemy. Dlaczego je tutaj jeszcze wrzuciliśmy do tego tematu? Bo wśród najważniejszych, najpowszechniejszych problemów, które fundacje wymieniły biorące udział w tym badaniu, to była biurokracja administracji publicznej. Co jest dosyć ciekawe, rzeczywiście tutaj się pojawiały problemy z sprawozdaniem organizacji pożytku publicznego, uzyskiwaniem pozwoleń na zbiórki publiczne, czyli takie problemy, które dotyczą innych też organizacji pozarządowych, ale przede wszystkim tych, które pozyskują swoje środki na działanie na zewnątrz. A 1/4 fundacji powiedziała też, że ma problemy z finansami, znaczy, że to są niewystarczające albo trudno jest im prowadzić działalność z tymi środkami, które mają. I co ciekawe, to nie tylko te fundacje, które mają najmniejsze budżety, również te, które mają budżety na większą skalę, też się skarżyły, więc generalnie pewnie wszyscy chcieliby prowadzić działania na większą skalę. Także te firmy, które są wspierane przez firmy, narzekały na finanse. To nasze badanie jest dostępne na naszej stronie internetowej. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dostać taki papierowy raport, dzisiaj jeszcze dystrybuowaliśmy na seminarium. Wiem, że one się już skończyły tutaj na miejscu, ale gdyby ktoś chciał papierową wersję, to wystarczy do nas napisać maila albo w całości jest do pobrania z naszej strony internetowej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Rzeczywiście pamiętam, jak dyskutowaliśmy o tych badaniach, zawsze zastanawialiśmy się, jak to jest, że są firmy, które nie chcą finansować swoich fundacji korporacyjnych. Jak to się dzieje? Ja nawet wczoraj tak o tym myślałem. Zastanawiałem się, czy czasem nie wynika to z takiej też małej świadomości, czym jest organizacja pozarządowa. Bo jeżeli potraktujemy naszą organizację, którą zakładamy, tak jak każdy inny projekt komercyjny, no to zazwyczaj najpierw dajemy na rozruch jakieś pieniądze i później czekamy, aż ona sama zacznie na siebie zarabiać. Może to z tego wynika i to przed nami pewnie jest praca z naszymi fundatorami, żeby ich uświadamiać, że to jednak jest trochę coś innego i może nam się, pewnie będziemy w tym kierunku iść. Ale teraz mamy inny przykład, taki, że tutaj fundatora chyba nie będziemy musieli niczego uczyć. Chcemy przyjrzeć się Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego, pani Adrianna Lepka,
która jest prezeską, prezesem zarządu, opowie nam krótko o tym, jak finansowana jest organizacja i też krótko o tym, co robi, o misji. Bardzo prosimy. Dzień dobry Państwu. Nasz też oczywiście mamy to szczęście, że nie zapomina nas finansować, więc na razie mamy dość duży komfort. Ja króciutko pewnie Państwu opowiem o naszej fundacji. To nie jest fundacja, która działa na wielką skalę. Nasz budżet jest tak wprawdzie powyżej miliona, ale niewiele powyżej miliona. Jest to w tym roku 1 300 000. Jaka jest misja naszej organizacji? Generalnie też pewnie dość typowa jak na fundacje korporacyjne. Tak, działamy w obszarze edukacyjnym, w obszarze rozwoju dzieci i młodzieży, wspieraniu społeczności lokalnej, w tym, żeby jakość edukacji była podnoszona, żeby dzieci na tych obszarach, w których jest troszkę gorzej w naszym kraju, miały szansę uczestniczyć w różnych ciekawych zajęciach edukacyjnych, miały szansę wyrównywać swoje szanse, tak, i rzeczywiście rozwijać się w sposób taki bardzo harmonijny i w kontekście umiejętności społecznych i także fizycznych. Kto nas powołał? Powołał nas Bank Gospodarstwa Krajowego, jedyny publiczny bank w tym kraju. Jest 100% właścicielem naszym, jest Skarb Państwa. Kiedy to zostało zrobione i kto podjął taką chyba dość może dziwną decyzję w postrzeganiu niektórych osób? My jesteśmy bankiem dość starym. Tak, w przyszłym roku będziemy obchodzili 90-lecie, w naszą 80. rocznicę. Ówczesny zarząd banku stwierdził, że chciałby mieć taki trwały wkład w rozwój społeczny. Rzeczywiście chciałby dopełnić swoją misję wspierania gospodarki, także tym elementem, który w jakiś sposób wspierałby rozwój społeczny, rozwój małych miejscowości, czyli rzeczywiście dążył do tego, żeby nasz kraj w sposób harmonijny znowu się rozwijał. Kto jest naszym patronem? Patron, myślę, że jest postacią bardzo mało znaną w ogóle. Jest to Jan Kantysteczkowski, on był pierwszym prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego. Był kiedyś premierem, ministrem skarbu, więc pewnie kiedyś postacią był dość znaną. W tej chwili absolutnie nie jest związany z Justyną Staczkowską. Aczkolwiek rzeczywiście zbieżność nazwisk być może nam czasem pomaga. Dlaczego bank tą fundację powołał? To powiedziałam Państwu o tym, że on chciał w sposób świadomy podejść do zaangażowania społecznego, świadomy i trwały przede wszystkim. Rzeczywiście była to decyzja, która była przemyślana w kwestii celu takiego górnolotnego, że rzeczywiście chcemy na ten rozwój społeczno-gospodarczy wpływać. Nie było wtedy konkretnego planu, jak ma to działać. Pierwsze 3 lata działalności fundacji tak naprawdę skupiały się na tym, żebyśmy sprawdzili, w jakich obszarach. Oczywiście cele statutowe były określone, tak, ale wiemy, że w statutach naszych fundacji znajdują się często różne rzeczy, które realizujemy, bądź nie do końca. Wtedy rzeczywiście w tym 2004 roku była decyzja, w 2005 fundacja zaczęła działać. Przez trzy lata zastanawialiśmy się, jakie to będą obszary. Skupiliśmy się wtedy na dzieciach i młodzieży, na małych miejscowościach głównie i konsekwentnie od 2008 roku te obszary są przez nas realizowane. Już realizujemy drugą strategię, 3-letnią, która w takich czasoprzestrzeniach funkcjonujemy. Zobaczymy, co fundator powie tym razem, ale mamy nadzieję, że rzeczywiście ten kierunek naszej działalności nie zostanie zmieniony. Bo w mojej opinii pewnie byłoby to ze stratą, tak? Bo jeżeli już jakieś metody wypracowaliśmy, to powinniśmy dążyć do tego, żeby one były konsekwentnie realizowane. O co leżało postaw, już Państwu powiem, więc nie będę tego powtarzać. Powiedziałam, nie będę tego powtarzać. O fundatorze trochę wspomniałam. Rzeczywiście jakby poza zaangażowaniem społecznym, do którego bank podszedł bardzo świadomie, też fundator nasz próbuje wdrażać zasady odpowiedzialności społecznej. Mówimy o etyce w banku naszym, mówimy o dobrych relacjach w pracy, działanie na rzecz tego typu zadań też są realizowane. Bank Gospodarstwa Krajowego, oprócz tego, że jest instytucją publiczną, on tak naprawdę w swoich celach, w swojej misji ma wspieranie rządowych programów rozwoju społeczno-gospodarczego. Pewnie jak Państwo śledzicie prasę ekonomiczną, to też zauważyliście, że jesteśmy teraz jednym z dwóch filarów dużego rządowego programu wspierania inwestycji w Polsce. Rzeczywiście to jest zadanie, które już realizujemy i rzeczywiście u nas idzie to sprawnie. Nie mamy nadziei, że ten wpływ na gospodarkę za pośrednictwem wspierania inwestycji będzie bardzo odczuwalny. Nasze główne programy. Mamy ich niewiele, bo tak jak mówiłam, nasza skala nie jest bardzo wielka.
jest to tak naprawdę determinowane budżetem. Mamy program grantowy na dobry początek. To jest typowy program grantowy. Zapraszamy organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, placówki kultury do tego, żeby proponowały nam działania związane z edukacją dzieci w wieku przedszkolnym. Chodzi nam o to, żeby rzeczywiście jakby ten problem, który w Polsce, szczególnie na wsiach, bo tamten program jest realizowany, jest cały czas widoczny, bo te statystyki są cały czas w Polsce bardzo odstające od Unii Europejskiej. Zapraszamy właśnie instytucje różne do tego, żeby proponowały nam albo projekty związane z dostępem do edukacji, tworzeniem dostępu do edukacji, albo podnoszeniem jakości edukacji, tworzenia specjalnych projektów edukacyjnych dla dzieci, które w tym systemie być może już uczestniczą. Przedwczoraj nam minął termin nadsyłania wniosków i niestety zostaliśmy zalani, co się okazuje, że potrzeba jest bardzo duża. Będziemy negocjować z fundatorem o zwiększenie budżetu na ten cel. W tej chwili mamy chyba 300 wniosków już, więc mam nadzieję, że sobie z tym poradzimy jakoś. Mamy drugi program, który także jest realizowany w tym obszarze edukacji przedszkolnej. To jest program Przyjazne Przedszkole. Tutaj ten program ma skalę bardzo niewielką, ponieważ jest realizowany finansami fundacji i siłami wolontariuszy z naszego banku. Bank nie jest dużą instytucją. My mamy tylko 1300 pracowników, więc jakby organizacja takich wydarzeń z udziałem wolontariuszy musi być ograniczana możliwościami organizacyjnymi. No i tego, że fundator jednak nie jest gotowy do tego, żeby pracownicy codziennie gdzieś w jakimś wolontariacie uczestniczyli, więc musimy też o to dbać, żeby nie nadwyrężać cierpliwości. W Przyjaznym Przedszkolu razem z wolontariuszami i z naszego banku, i ze społeczności lokalnej po prostu budujemy place zabaw przy wiejskich przedszkolach. Ostatnio mieliśmy jedno takie wydarzenie, rzeczywiście wszystko bardzo się udało tutaj z udziałem sołtysa, wójta i naprawdę dużej grupy mieszkańców samej miejscowości, więc są to takie bardzo dobre wydarzenia, po pierwsze dlatego, że powstaje jakaś infrastruktura tam na miejscu, na wsiach, po drugie dlatego, że ona rzeczywiście angażuje naszych wolontariuszy i mieszkańców do tego, żeby dbać o miejsce, mieszkańców głównie, dbać o miejsce, które powstaje. To nie jest miejsce niczyje, tak? To jest miejsce, które zbudowało, nie wiem, moja mama, mój tata, mój wujek i rzeczywiście wtedy jakby unikamy takich, przynajmniej nam się to jeszcze nie zdarzyło, jakichś aktów wandalizmu. Kolejny program nasz, który realizujemy, to jest Wolontariat jest super. To z kolei jest konkurs grantowy dla pracowników banku. Raz w roku zapraszamy pracowników do tego, żeby zgłosili swoje pomysły na działania w obszarze społecznym i przyznajemy granty w wysokości do 4000 zł na projekty zgłoszone przez pracowników. Tych projektów mamy co roku około 35, dofinansowujemy około 20. Zobaczymy, jak nam się to będzie rozwijało. Realizujemy to 4 lata i rzeczywiście jakby z wyjątkiem jednego roku, w którym mieliśmy drobne zmiany organizacyjne w instytucji naszej. Tutaj ta skala zaangażowania jest coraz większa i tych projektów jest coraz więcej. Rzeczywiście jakby widzimy takie pączkowanie. Tutaj jak się ktoś od kolegi dowie, że fajnie jakiś projekt wyszedł i rzeczywiście są jakieś rezultaty społeczne, to w kolejnym roku widzimy kilka innych podobnych projektów na innych obszarach realizowanych. Mamy jeszcze dwa duże programy. Przepraszam bardzo. Dwa duże programy, które realizujemy z partnerami. Jakby to nie są już nasze własne programy, tylko przystąpiliśmy do partnerstwa z innymi organizacjami pozarządowymi, bądź wręcz z koalicjami organizacji pozarządowych i firm. Mamy program Młody Obywatel, który tak naprawdę realizuje Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej. To jest program realizacji podnoszenia kompetencji nauczycieli, ale także umiejętności społecznych młodzieży w zakresie angażowania się w życie społeczności lokalnej. Bo celem tego programu jest to, żeby młodzi ludzie byli ważnymi aktorami lokalnymi, żeby rzeczywiście mieli wpływ na to, co w miejscowościach jest realizowane, żeby sami podejmowali inicjatywy i próbowali te swoje otoczenie w skali mikro, czasem trochę większej, zmieniać. Tutaj naszym partnerem, tak jak wspomniałam, jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, która specjalizuje się we współpracy ze szkołami, z placówkami edukacyjnymi. Jakby stąd nasze jakby zawierzenie jej, że jest to dobry, wiarygodny partner dla nas. My jesteśmy w stanie wyłożyć pieniądze, oni są w stanie dać swoje know-how i kwestie jakby takiego logistyczno-organizacyjne nam zapewnić.
Drugi program duży, w którym uczestniczymy, nawet jak w fundacji jeszcze nie było, Bank Gospodarstwa Krajowego już w nim uczestniczył. Jest to program stypendiów pomostowych, to jest z kolei inicjatywa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jest to bardzo duży program stypendialny, w którym finansowane są stypendia na edukację wyższą, a nawet już teraz na studia doktoranckie od jakiegoś czasu już. To jest właściwie cały system w tej chwili finansowania rozwoju tej młodzieży już dorosłej, tak? Więc tutaj uczestniczy w tym wiele instytucji, Narodowy Bank Polski, nie chciałabym kogoś pominąć, nie wiem, czy źle nie powiem, ale na pewno jakby tutaj spina całą koalicję Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, która znów zapewnia dla jakby tej grupy podmiotów kwestie związane z logistyką przedsięwzięcia, z rozliczaniem podatków, z przekazywaniem stypendiów na rzecz osób indywidualnych młodzieży. Tych stypendiów jest rocznie w tej chwili, Pani Radku, ponad 10 tysięcy stypendiów. 1000, tak, 10. Przyznano 16 tysięcy stypendiów, więc rzeczywiście jakby to jest skala taka już bardzo duża. My byśmy sami tego, żadna z organizacji, jakby nie oszukujmy się, sama by tego pewnie nie zrobiła. Jak wyglądają finanse? Tutaj Państwo widzicie dane podstawowe o tym, jakie mamy pieniądze. Fundusz założycielski 500 tysięcy. Czy to dużo, czy mało? No zawsze można powiedzieć, że za mało, tak, ale tak jest i musimy z tym żyć i w sposób efektywny te pieniądze gospodarować, wydawać. W tym został wyodrębniony kapitał żelazny na poziomie 320 tysięcy. To są pieniądze, których nie chcemy wydać. Przy czym mamy oczywiście ambicje, żeby ten fundusz, kapitał żelazny był podnoszony, ale zawsze stajemy przed pytaniem, czy lepiej dofinansować więcej grantów, czy lepiej zrealizować więcej projektów, czy zostawić te pieniądze po to, żeby zapewniły nam bezpieczeństwo. No niestety na razie, ponieważ nasz fundator co roku nas finansuje i jeszcze nie byliśmy w dużej potrzebie, zawsze wygrywa ta strona społeczna, aczkolwiek jakby czujemy już taką potrzebę, że musimy się temu przyjrzeć dokładnie i jednak zacząć pracować też na stabilność organizacji. Darowizny od fundatora. One rosną, całe szczęście. W pierwszym roku funkcjonowania było to 500 tysięcy złotych, w tej chwili mamy 1 300 000. To, ile dostajemy pieniędzy od fundatora, tak naprawdę trochę zależy od nas, ponieważ my co roku występujemy o dofinansowanie, my co roku stajemy przed zarządem banku z planami działania. Nie chcemy przesadzać troszkę, nie chcemy jakby zwielokrotniać tej darowizny do poziomu, nie wiem, dziesięciokrotności. Dlatego jakby ten przyrost jest taki może powolny, ale stopniowy jest. Nie prowadzimy działalności gospodarczej. Nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego, czy zgodnie z ustawą, bo oczywiście na rzecz działań związanych z pożytkiem publicznym działamy. Nasze przychody tu, podobnie jak w przypadku amerykańskim, też widać skok w 2010 roku. To jest nieprzypadkowe. Wtedy mieliśmy powódź i rzeczywiście jakby bank zaangażował się w ten obszar, w pomoc powodzianom. Więc stąd tutaj jest ten wzrost o 500 tysięcy złotych w jednym roku. I ten spadek nie wynikał z tego, że coś źle rozliczyliśmy, tylko po prostu całe szczęście żadnych klęsk żywiołowych potem nie mieliśmy już. Wspomniałam już, że przygotowujemy, działamy w oparciu o strategię, trzyletnie zazwyczaj. W tym roku nam się kolejna strategia kończy. Ta strategia jest akceptowana przez naszą Radę Fundacji, ponieważ mamy Radę Fundacji, która czuwa nad pracą zarządu fundacji. Przygotowujemy Radzie Fundacji doroczne plany finansowe w oparciu o cele strategiczne. Rada te plany finansowe akceptuje bądź zgłasza zastrzeżenia. Po akceptacji Rady my stajemy z planem finansowym i planem działalności na zarząd banku. Stajemy przed fundatorem i przekonujemy go do tego, że warto nam te pieniądze powierzyć, bo je dobrze wykorzystamy. Programy nasze ewaluujemy, ponieważ chcemy, żeby były realizowane rzeczy, ponieważ pieniądze są nieduże, tak? One muszą zostać wydane efektywnie. Szukamy takich metod, które tą efektywność nam zapewnią, dlatego na tą ewaluację trochę pieniędzy zawsze wydajemy. To już Państwu mówiłam, że wnioskujemy do fundatora i dotacja darowizna od fundatora jest przekazywana co roku. Jak sobie nasz fundator zapewnił kontrolę działalności fundacji? Ponieważ jest to fundator, który rzeczywiście od początku myślał o tym, że to będzie trwała działalność prowadzona
w myśl tego, jak on sobie to wyobrażał, oczywiście w oparciu o nasze pomysły, zarząd fundacji w tej chwili i od początku istnienia tak było, jest złożony z pracowników fundatora. Pracownicy fundatora są delegowani do pracy w zarządzie fundacji, nie pobierają z tego tytułu żadnych dodatkowych wynagrodzeń. To są funkcje społeczne, prestiżowe, więc też w taki sposób działamy. Cele strategiczne to przewijają się w mojej wypowiedzi, więc nie będę przedłużała. Koszty naszej fundacji są na poziomie zbliżonym do darowizn, tak? Czyli w ostatnim roku, w 2012 roku było 1 200 000. Troszkę niestety tutaj na ten kapitał żelazny nam zabrakło, bo on nie wzrósł, ale jak wygląda podział między działalnością statutową a działalnością administracyjną, kosztami administracyjnymi? Koszty administracyjne są u nas na poziomie, w ostatnim roku tak było, 4,70% kosztów ogółem. Nie były w historii fundacji nigdy wyższe. Więc gdzieś tam poniżej tych 5% staramy się funkcjonować. I co jeszcze nam daje fundator? Przepraszam, to jeszcze dodam, bo to jest ważne. Nie mamy żadnej swojej siedziby, nie mamy majątku w postaci nieruchomości. Fundator obecnie, mamy siedzibę w siedzibie fundatora. Tak, mamy udostępnione pomieszczenie, w którym fundacja działa. Fundator wspiera nas także w poradach prawnych, logistycznych, więc tutaj też to nie jest wyceniane, aczkolwiek na taką pomoc zawsze możemy liczyć, jeśli jest potrzebne. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, brawo. Ja od razu się zastanawiam, w jaki sposób wiedzę z dzisiejszego seminarium wykorzystać i wymyśliłem jedną rzecz. Jutro akurat mam spotkanie z fundatorem mojej fundacji, to jest prezes Banku Ochrony Środowiska i właśnie będę starał się mu opowiedzieć o BGK. Powiem do prezesie, czy wiesz, że oni mają endowment, albo powiem, czy wiesz, że u nich co roku ta darowizna się zwiększa, a u nas ostatnio była na tym samym poziomie. Jeszcze o tej ewaluacji też opowiem. Zobaczymy, jaka będzie reakcja. Proszę trzymać kciuki, ale to są na pewno argumenty, które my możemy tutaj wykorzystać i w relacji z tutaj naszymi firmami, matkami i ojcami. Na koniec pan Dariusz Tłokiński z fundacji EY. EY to jest nazwa tej organizacji nowa, do której się powoli przyzwyczajamy. I wiemy, że już jest właśnie taka. Opowie nam o trochę innym modelu finansowania fundacji korporacyjnej, w którym pracownicy wzięli odpowiedzialność za swoją organizację. Bardzo prosimy. Dziękuję bardzo. Nazywam się Darek Tłokiński i na co dzień pracuję w firmie EY. Od niedawna EY, kiedyś Ernst & Young, ale już staram się przyzwyczaić do tej nowej nazwy. Nie jestem pracownikiem, tak. EY to Ernst & Young. Nie jestem pracownikiem etatowym fundacji, nie pobieram również wynagrodzenia z fundacji. Jestem członkiem zarządu, z czego bardzo się cieszę od ponad roku, bo przy tym takim codziennym, krwiożerczym biznesie, który prowadzimy, skoncentrowanym na budżetach i finansach, te działania fundacji dają taką ludzką twarz naszej firmie i pokazują, że pracują tam ludzie, którzy oprócz tego, że ciężko pracują, zarabiają dobre pieniądze, to chcą pomagać innym. I stąd właśnie misja fundacji, to tylko w jednym zdaniu, nasza misja to koncentrowanie się tylko i wyłącznie na pomocy rodzinom zastępczym i dzieciom znajdującym się w rodzinach zastępczych. Ta misja została określona gdzieś tak około 2005 roku. Wcześniej pomagaliśmy różnym innym fundacjom, ale zdecydowaliśmy się na to, aby skoncentrować naszą uwagę na konkretnych działaniach dotyczących właśnie rodzin zastępczych i pomocy dzieciom w rodzinach zastępczych. Prowadzimy ponad 17 projektów, wspomagamy ponad 1000 rodzin zastępczych przy wsparciu ponad 300 wolontariuszy. I tu chciałbym tylko zaznaczyć, że są to wolontariusze zarówno i przede wszystkim z firmy EY, ale również osoby spokrewnione z pracownikami EY, czyli osoby, które również chcą wesprzeć nasze działania i to właśnie robią. Działamy na bazie 4 projektów głównych, to jest pomoc edukacyjna. Tu między innymi wykorzystujemy właśnie zdolności, umiejętności, inteligencję ludzi, którzy pracują w EY, którzy poprzez chociażby korepetycje wspomagają rodziny i dzieci w różnych częściach naszego kraju. Poprzez pomoc finansowo-rzeczową oczywiście, tak jak to głównie wygląda. Tutaj może tylko wspomnę jedną rzecz. 1% dla Twojego domu jest to taka akcja, gdzie
z 1%, które otrzymujemy, o czym za chwilę również powiem, przekazujemy pomoc finansową tym rodzinom zastępczym, które zwracają się do nas z prośbą o pomoc przy remontach domów, przy no właśnie głównie rzeczach związanych przy remontach domu. Przy tej okazji warto może powiedzieć, że nie działamy na zasadzie prowadzenia subkont, czyli nie prowadzimy specjalnych kont dla poszczególnych rodzin i nie zbieramy pieniędzy na konkretne konta, na konkretne subkonta dla konkretnych rodzin. Mamy tak naprawdę tylko dwa konta. Jedno to jest konto donatorów, czyli wszystkich, którzy chcą wspierać działania fundacji, a drugie to jest konto wynikające z 1% i z tych kont dzielimy później te pieniądze na poszczególne projekty. Inna kwestia naszej pomocy to jest pomoc psychologiczna. Jesteśmy zaangażowani w świadczenie takiej pomocy głównie opiekunom zastępczym, jak i dzieciom z różnymi problemami znajdującymi się w tych rodzinach. Tutaj wykorzystujemy oczywiście profesjonalne umiejętności osób, które z nami współpracują i również jako wolontariusze po prostu z nami działają, bądź przekierowujemy dzieci lub rodziny do konkretnych placówek, opłacając takie kursy terapeutyczne i to jest duża część naszego działania. I również promocja, ale tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że ta część działania Fundacji EY to nie jest promocja Fundacji EY, tylko promocja właśnie rodzicielstwa zastępczego. Bierzemy czynny udział od wielu już lat w Dniu Rodzicielstwa Zastępczego, który zawsze odbywa się co roku 30 maja, wspierając działania inicjatywy lokalne, które się dzieją w różnych częściach Polski, gdzie dofinansowujemy po prostu z finansów, które mamy, te działania tak, aby mogły się w ogóle odbyć. Jeśli chodzi o generalnie promocję czy reklamę samej fundacji, oczywiście tego nie robimy, nie wydajemy na to pieniędzy, ale też mamy z tą promocją trochę problemów, o czym też zaraz może w jednym słowie przynajmniej powiem. Fundacja obchodzi w tym roku 15 lat swojej działalności. Jako Fundacja EY istnieje poprzez połączenie wcześniej już istniejącej fundacji firmy Arthur Andersen i działalności charytatywnej firmy Ernst & Young. W 2003 roku Zgromadzenie Fundatorów podjęło uchwałę o zmianie statusu poprzez nadanie fundacji nazwy właśnie Ernst & Young Fundacja, Ernst & Young Fundacja, dzisiaj Fundacja EY. Od 2004 roku Fundacja EY uzyskała status ograniczonego pożytku publicznego, stąd też korzystamy właśnie z tych pieniędzy, przekazywanych z 1%. Przy tej okazji może warto jeszcze powiedzieć, że do 2005 roku fundacja jedynie wspierała działania innych fundacji, czyli zbieraliśmy pieniądze na konto i wspieraliśmy działania fundacji, które się do nas zgłaszały. Nie prowadziliśmy żadnej aktywnej takiej działalności wewnątrz, organizując jakieś konkretne projekty. Natomiast od 2005 roku, kiedy już zdecydowaliśmy, czym chcemy się konkretnie zająć, wtedy też zdecydowaliśmy, w jaki sposób chcemy te pieniądze pozyskiwać i już jesteśmy skupieni wyłącznie na projektach, które są związane z celem, który sobie Fundacja EY obrała. Co nas łączy z naszym fundatorem, czy z fundacją, co nas łączy z firmą EY jako taką? No przede wszystkim to, że wszyscy darczyńcy i wolontariusze fundacji są pracownikami EY-a głównie. No, oprócz osób, które oczywiście są spokrewnione, żony, przyjaciele, którzy chcą nas wspierać. Ale głównie fundacja opiera się na pracy, działaniach i wsparciu pracowników EY i jesteśmy z tego naprawdę dumni, bo to jest rzecz naprawdę niezwykła, że ludzie chcą się w to angażować, chcą mieć swój udział w tym, co dzieje się wokół nich i chętnie nas wspomagają. W jaki sposób? No, poprzez deklarację wpłat. Każdy pracownik ma możliwość zadeklarowania wpłaty, która jest mu odliczana od jego payrollu miesięcznej kwoty netto i przekazywana na konto fundacji. Później oczywiście taki pracownik otrzymuje za to w związku z tym informacje, które może sobie odliczyć od rozliczenia podatkowego i tak dalej, ale są to przychody fundacji. Coroczne przekazywanie 1% podatku, wpłaty oczywiście dobrowolne, darowizn, przekazywanie darów rzeczowych. Tutaj zwracamy szczególną uwagę, aby fundacja nie była takim skupiskiem rzeczy niepotrzebnych, starych, zużytych. Pracownicy już nauczyli się i wiedzą, że
jeżeli chcą coś wyrzucić, to po prostu powinni wyrzucić, natomiast jeżeli coś się nadaje do tego, żeby przekazać, to przekazują i my to przekazujemy dalej rodzinom i dzieciom w tych rodzinach zastępczych. I poprzez uczestniczenie oczywiście w realizacji projektów w formie wolontariatu, ogromna ilość pracowników chętnie angażuje się we wszelkie działania fundacji, co wymaga oczywiście nie lada również zaangażowania samej fundacji, aby w jakiś sposób zachęcić pracowników do tego. W jaki sposób firma EY wspiera fundację? No, poprzez sprzęt komputerowy, który jest dany fundacji, telefony, meble, możliwość korzystania z sal szkoleniowych, szkolenia różnego typu, pomoc nieodpłatna pracowników firmy, czyli prawników, grafików, specjalistów IT. Również fundacja, i może to warto podkreślić, ma tak naprawdę dwóch pełnoetatowych pracowników. W całości są oni oddelegowani do pracy w fundacji. To jest Agnieszka i Agata, którą być może niektórzy z Państwa znają, które na pełen etat niejako angażują się w działania fundacji i prowadzą te wszystkie programy, którymi zajmuje się fundacja. Jest jeszcze zatrudniona jedna osoba na umowę zlecenie w księgowości, która zajmuje się całą obsługą księgową fundacji. I tak naprawdę to wszystko. Oczywiście wynagrodzenie osób oddelegowanych do pracy, tych dwóch osób, jest dzielone w części na umowa o pracę, jest dzielona zatrudnienie w Ernst & Young i fundacji, przez co ich wynagrodzenie jest też podzielone. Zarząd składający się z trzech osób pracuje wolontaryjnie i jest jeszcze Rada Fundacji, czyli to drugie oko, które przygląda się działaniom fundacji składające się z dwóch ważnych partnerów firmy EY. Biuro mieści się oczywiście w siedzibie EY-a przy Rondzie, gdzie fundacja pokrywa oczywiście koszty miejsca, światła, ochrony i tak dalej. Oczywiście w jakimś tam mniejszym zakresie, ale partycypuje w tych kosztach. Nie jest to w całości darowizna firmy EY. Ma to swój cel, dlatego że chcemy, aby fundacja była całkowicie pracowniczą fundacją, czyli utrzymywaną i istniejącą tylko wtedy, kiedy pracownicy firmy EY rzeczywiście będą widzieli cel i sens jej istnienia. Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie niewielkiej, 35 tysięcy złotych. Nie mamy kapitału żelaznego z jakichś tam określonych powodów. Może kiedyś pomyślimy o tym również w inny sposób. Coroczne przychody, dochody fundacji kształtują się na poziomie około 550 tysięcy złotych, no i pochodzą głównie z tych miesięcznych wpłat partnerów oraz pracowników firmy EY, darowizn od innych osób prywatnych. I tutaj może warte wyjaśnienia, te inne osoby prywatne to najczęściej są właśnie osoby znane czy bliskie pracownikom EY-a. To nie są przypadkowe osoby, które chciałyby tak chętnie po prostu wesprzeć fundację Ernst & Young. Wpłaty z 1% podatku to około 25% przychodu fundacji. Okazjonalne darowizny od innych podmiotów prawnych, około 6%. Inne podmioty prawne to są po prostu spółki w ramach firmy EY w Polsce. Wewnętrzne zbiórki środków finansowych na rzecz finansowych oraz rzeczowych. Fundacja, jak to było też powiedziane na samym początku, kiedy była mowa o strukturze fundacji, o tym, jakie są prawne aspekty, nie prowadzi działalności gospodarczej ani odpłatnej. Jesteśmy fundacją całkowicie nieodpłatną, czyli nie sprzedajemy materiałów, nie sprzedajemy szkoleń, które moglibyśmy organizować. Działamy całkowicie nieodpłatnie. Trudności, jakie mamy, z jakimi się spotykamy, no to oczywiście pozyskiwanie osób, instytucji, które mogłyby wspierać fundację, co jest w jakiś sposób dla nas oczywiste. Kojarzeni jesteśmy z wielką firmą, bogatą firmą, więc każdy myśli, że pewno taka fundacja jest, nie potrzebuje wsparcia innych firm, bo pewno jest bardzo mocno wspierana przez swoją firmę matkę, ale tak nie jest. Jednak mimo wszystko nazwa fundacji EY kojarzyć się będzie nadal z firmą EY i pewno ten problem zostanie na naszej głowie już tak do końca. Ale to są dla nas ciekawe wyzwania w związku z tym związane i myślę, że to nawet dobrze, że tak jest. Trudności w pozyskiwaniu nieodpłatnych świadczeń o innych firm.
To ma bardziej wspólnego z tym, to jest związane z tym, że niestety firma EY, jak tego typu firmy, mają bardzo restrykcyjną politykę odpowiedzialności finansowej i niestety każdy wpływ jakichkolwiek finansów z jakiejkolwiek innej firmy musiałby być bardzo mocno sprawdzony, jeśli chodzi pod względem independence, czyli ograniczoności odpowiedzialności tej firmy i tak dalej, więc w związku z tym najczęściej takich dotacji po prostu nie otrzymujemy. Postrzeganie fundacji jako właśnie narzędzia PR firmy EY, z czym często się spotykamy. Sam miałem takie doświadczenie, jedna z większych stacji telewizyjnych w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa chciała zaprosić nas do programu, opowiedzieć o samym Dniu Rodzicielstwa, natomiast niestety w związku z tym, że fundacja EY, no to wiadomo, że znaczy dla nich było oczywiste, że będziemy promować raczej firmę, a nie fundację. No, to są takie kwestie, które nas ograniczają trochę, bo część instytucji uważa, że fundacja jest takim narzędziem po prostu PR-owym firmy, co jest absolutnie mylne. Podleganie licznym procedurom administracyjnym korporacji, mimo zupełnie odmiennego charakteru działalności oraz małej liczbie pracowników, to tak jak już wspomniałem. A nasze wyzwania? No przede wszystkim spora rotacja pracowników, a jesteśmy fundacją pracowniczą, więc wciąż musimy działać PR-owo, ale wewnątrz firmy, żeby ludziom mówić o naszych działaniach, mówić w sposób na tyle wyraźny, aby tych ludzi angażować, aby tych wolontariuszy jak najwięcej zdobywać, aby ludzie chcieli się angażować i w tej takiej ludzkiej twarzy tej krwiożerczej organizacji brać również swój udział. I tutaj właśnie Agnieszka i Agata, które na co dzień prowadzą fundację i pracują w różnych projektach, podkreśliły to mocno, że jednym z takich też problemów i wyzwań jest to, że przy organizacji jakichkolwiek przedsięwzięć zazwyczaj nie możemy liczyć na żadne upusty ani rapaty, bo tak jak wspomniałem wcześniej, fundacja EY to pewno ich na wszystko stać, więc absolutnie mogą za wszystko płacić stuprocentowo. No niestety płacimy jako fundacja, więc często takie tego typu problemy stawiane przed nami no, są dla nas jakimiś problemami i wyzwaniami. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Ja tylko zwrócę uwagę, że po tym źródle finansowania, jakim była darowizna od fundatora, pojawiło się nam drugie źródło finansowania, czyli pracownicy. I tutaj zwrócę uwagę na regularnych, indywidualnych darczyńców. Najbardziej stałe, najlepsze źródło finansowania, jakie sobie możemy wyobrazić, najbardziej cenione. Naprawdę, jeżeli myślimy o takim abecadle fundraisingowym, stali regularni darczyńcy to jest ogromna wartość. Czyli tak naprawdę te dwa źródła finansowania. My celowo je chcieliśmy tutaj pokazać, tworząc program. Myślę, że będziemy jeszcze dyskutować o innych źródłach, na ile powinniśmy z nich korzystać, na ile nie, jako fundacje korporacyjne i pewnie po to mamy warsztaty. Ale ja wiem, że trochę przedłużyliśmy. Wiem, że jest trudno i ciężko, ale spróbujmy jeszcze może dosłownie kilka pytań i za 5 minut rozeszlibyśmy się na lunch. Czy ktoś ma jakiś komentarz, jakąś uwagę, chciałby się czymś podzielić od razu już w tym momencie? Pytanie, oczywiście. Czy do kogoś konkretnie będzie pytanie? Nie, w zasadzie do wszystkich prelegentów, jeśli można. Mam pytanie dotyczące tak naprawdę kosztów administracyjnych, które państwo byli uprzejmi pokazywać, a dokładnie rozliczenia tak naprawdę wynagrodzeń, tak? Bo pan również był uprzejmy wspomnieć, że jakby jest ono rozbijane, ale czy to rozbicie procentowe, że jakiś pracownik, prawda, część swojego etatu dedykuje pracy w fundacji, a drugą część pracy w firmie, czy to oznacza właśnie taki model, że potem to wynagrodzenie jest, że fundacja jest obciążona tak naprawdę kosztem procentowo tego wynagrodzenia, czyli jakby widać to właśnie w kosztach fundacji? I to samo pytanie mam właśnie do pani Lepki, tak? Bo pani podawała te koszty administracyjne, ale ja tam nie widziałam jakby żadnych kosztów wynagrodzenia, a domyślam się, że te projekty, które państwo prowadzicie, ktoś fizycznie obsługuje. I co z takimi osobami? Czy te koszty pracowników banku są potem widoczne w kosztach fundacji?
To ja od razu, tak oczywiście, te dwie osoby, które są zatrudnione na pełen etat fundacji, ich wynagrodzenie, które jest dzielone, jest widoczne w sprawozdaniu finansowym fundacji, które można oczywiście obejrzeć. Natomiast wszystkie inne osoby zaangażowane w działania fundacji, to jest tylko wolontariat. W naszym przypadku jest tak, że fundacja rzeczywiście ma pracownika, jednego pełnoetatowego pracownika, i tutaj wszystkie koszty są kosztami fundacyjnymi. Tu nie jest tak, że fundator w jakimkolwiek stopniu, znaczy pokrywa w 100%, bo daje nam na początku darowiznę, prawda? Ale jakby w jego rozliczeniu tego etatu nie ma. Okej. Czy jeszcze jakieś pytania, uwagi? Czy może do naszych gości zagranicznych ktoś chciał, tak? O, bardzo proszę. Ja też może pytanie do wszystkich prelegentów, jeśli chodzi o motywację może, tak? Jaki jest sukces w Państwa organizacjach motywowania wolontariuszy czy osób zaangażowanych? Jak motywować pracowników, darczyńców, wolontariuszy? Tak naprawdę nie jest bardzo trudno motywować pracowników. Mamy ponad 80% pracowników, którzy są w ten czy w inny sposób zaangażowani. Mamy tak zwany projekt 6, który odbywa się w czerwcu, gdzie próbujemy zaangażować wszystkich. To jest związane z misją naszej firmy, także pracownicy są zaangażowani mamy taki system, że kiedy pomagamy ofiarom, mamy możliwość przez tydzień pracy na rzecz społeczną, tak? Jak ty? Mogę odpowiedzieć pokrótce na oba pytania, a mianowicie, jeśli chodzi o koszty administracyjne i możliwość oddania do dyspozycji fundacji personelu firmy, to jest możliwe. Można oddelegować bądź oddać do dyspozycji fundacji personel firmy i to zwaloryzować i mieć z tego korzyści podatkowe. To są praktyki, które są już wdrażane, oznacza to, że koszty te nie powinny przekraczać 20% budżetu. Wiele firm nie chce tego jednak robić, bo uważa, że budżet fundacji powinien być w sposób integralny i tylko i wyłącznie poświęcony projektom i wydany na projekty. Drugie pytanie, czy można motywować wolontariuszy? Jest to coś, co jest dosyć trudne we Francji, bo nie mamy tutaj takiego systemu jak w krajach anglosaskich. Jest duża różnica między sferą publiczną i prywatną. Jest wielu pracowników, którzy w sposób osobisty są zaangażowani w fundacje. Jest dużo pracowników, którzy by chcieli uczestniczyć w mecenacie kompetencyjnym i to jest różnica między uczestnictwem prywatnym w działaniach fundacji a mecenatem, bo mecenat zakłada, że pracownik będzie oddelegowany w ramach swojego czasu pracy do jakiejś firmy, na przykład podczas jednego tygodnia będzie pracował tylko i wyłącznie dla fundacji. I tutaj są oczywiście problemy, ale fundacja może skorzystać z ułatwień podatkowych związanych z tym właśnie. Teraz jeśli chodzi o małe firmy, dlaczego tyle jest małych firm mecenatów w naszym kraju? Pewnie jest tak dlatego, że mamy bardzo dobry system podatkowy. Oraz też spowodowane jest to faktem, że duże firmy pokazały, jak można to robić, dały przykład, pokazały, że jest to korzystne z punktu widzenia wizerunkowego, że jest to pozytywne zjawisko pozwalające na nawiązywanie kontaktów z społeczeństwem obywatelskim. I jest to efekt swego rodzaju naśladownictwa. Małe firmy naśladują duże firmy i dostosowują swoje dobre praktyki. 40 największych firm we Francji posiada średni budżet w wysokości 2 bądź 3 milionów euro rocznie, więc większość fundacji korporacyjnych we Francji
to fundacje, które otrzymują głównie pieniądze od przedsiębiorstw. W małej części są to darowizny materialne czy darowizny ze strony pracowników. W większości przypadków gro pieniędzy podchodzi od przedsiębiorstw i wydają między 2 a 25 milionami euro, te największe 40 firm. To są duże budżety, podczas gdy małe firmy, które liczą 2-3 pracowników, które wydają od 5 do 10 tysięcy euro rocznie. Małe firmy są bardziej szczodre niż duże firmy. One dochodzą szybciej do tego progu 0,5% obrotów, więc starają się bardziej. Nasza organizacja w tej chwili robi akcję lobbyingową, aby każda firma jak najszybciej wydawała te swoje 10 tysięcy euro, które ma do dyspozycji. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, informacja ważna, nie mamy już więcej czasu na pytania, ale nasi goście będą dostępni, mam nadzieję, że będą dostępni podczas lunchu. Zapraszamy, żeby jeszcze chwilkę zostali. Na koniec, moja organizacja zajmuje się taką promocją aktywności i zdrowia. W związku z tym wielka prośba o gigantyczny aplauz dla naszych gości i panelistów.